Mogę. Ty jesteś ten szlaczek na dole, a ja jestem szlaczek na górze. Halo! Mhm. Super. Tak nie chcemy, bo to jest wtedy, no, przez wtedy żabory wchodzą i trzeba płacić ludziom osobnym. Tak, tak, tak. Nie, ale jest takie przekonanie o tych zawodach prawniczych, nie? Że czas. Ale oni chyba też to tak na studiach nawet podbijają, bo na przykład na karnym to ci zawsze przedstawią jakąś tam potrójne morderstwo, a potem praktyka to są tam na przykład kolo coś zajebał albo jest śmiecie w ogóle. No wiesz, zależy gdzie, nie? Zależy gdzie, jaka jest praktyka. No, ja strzelałem takie sprawy, że no typ zabił siostrę i ją spalił w teczce, bo ona chciała, żeby on jej oddał 30 tysięcy. Ale co, od zabił ją i co zrobił w teczce? W teczce, w beczce. W beczce, no głupio, w beczce to ten facet się marnuje, on powinien prowadzić nowy sezon sprzątania z Marie Kondo. Może tak, stary. Ale z całego człowieka. Były takie rzeczy, stary. Wow. Był koleś, który porywał, autentycznie był ojciec z synem. Tak. I porywali ludzi dla okupu. Mm. A w taki sposób dowiadywali się o tym, kto ma majątnych rodziców, tak. Że syn mówił, kto jest nadziany w klasie. O, oh, wow. Nic nie wymyśliłem. Super. Rozumiesz, i mieli pod Poznaniem, tam jakby ta rodzina się zgłosiła i było kontrolowane przekazanie okupu, nie? Że, tak. że jakby policja sprawowała nad tym pieczę, no a oczywiście oni o tym nie wiedzieli, nie? I wiesz, na zasadzie, że mają podjechać i zostawić 90 tysięcy w siatce, przywieszone przez płot tam, na jakimś krzewaniu, ilość od Poznania, co nie? Głupio, jakby się pomylili i wiesz, była akurat przez zły płot i przez kargurów i pawlaków. To by była lipa, kurwa. To by była niepotrzebna śmierć, nie? W sensie, było 90 koła, tylko 5 metrów dalej. I ten typ co porywał, kurwa, szkoda, no naprawdę, że nie wiedzieliśmy. No niestety, musimy. Tak. Ej, no to gruba akcja w ogóle, ale modus operandi, ja bym, nie chcę tutaj oczywiście rozważać teoretycznych przestępstw, ani prawdziwych, ale dosyć dobry. No dobry, potem wiesz, on został złapany, zostali, ja broniłem syna. Mhm. Tego, co wskazywał, co nie? Tak. W sensie z, no, z inicjatywy jakby ojca mojego mecenasa. A ojca twój stary bronił. Mój stary bronił ojca. To by było najlepiej. Tam było, wiesz, o nie. Z 5-6 osób to zaangażowanych i chodzi o to, że to była jakaś, to było Puszczykowo, to jest stary pod Poznaniem i tam są takie tereny działkowe, rekreacyjne. Dużo osób tam ma działki. No i była jakaś taka chata, wiesz, na działce letniej i była piwnica zrobiona specjalnie. Dobry znak. Była piwnica po to, żeby ją przetrzymywać tam, nie? Tak. Czy jego, już nie pamiętam, nie? I potem w sądzie podnosiliśmy, że stary, to jest piwnica, którą on sobie wybudował, no tak, trochę wstyd mówić, no ale on powie o tym w celu, stary, przeżywania rzeczy erotycznych, nie? Tak, jasne. Że typ, stary, próbował sobie zrobić greja, nie? A to jest, tak. Jakbyś go zobaczył, to kurwa byś stwierdził, no nie, kolego, kurwa. Podnoszę obronę greja, dobrze, zapraszamy. Czy można podejść? Nie, no bo... Ja bym się zdziwił, jakby ten, stary, ten typ tak wyglądał, miał tyle lat, że ja bym się zdziwił, jak ma dostawał tak jedną erekcję w tygodniu, nie? Nie potrzebujesz piwnicy wtedy, tak. Po prostu, nie? Po agrobiznesie prawdopodobnie, tam jak jest na sam koniec prezentacja cen skupu żywca. Tak. Nie, ale takich ludzi się tam spotyka nieprzyjemnych. To jest właśnie chyba... ma najgorszy element tego, nie? Że tam się z jakim przestajesz, to się takim trochę stajesz. Uff! Jak patrzyłem na tych starszych adwokatów, to ojej, że ja to odpuściłem. No zaciera się trochę granica, nie? Kto tu jest kim? No, bo to, ale wiesz, to też nie, żeby też posłużyć za adwokata diabła, po prostu to są dosłownie na pewnym etapie jakby twoi znajomi. No to chciałem powiedzieć, stary, no wiesz, no jeżeli jest mecenas, który weekendami po prostu wali z nimi kokora, tak, a potem się do sądu ich sprawę ogarnąć, no to no wiesz, no jeżeli z kimś melanżujesz, tak. No to ta moralność... Tak. No nie, tam. No gdzie to w ogóle? To przecież tu ziomek jest. Nie, on ucinał ludziom palce. Kurwa, dobra, wszystkie... ja pierdolę. A ty nic złego nie zrobiłeś? No. Ja pierdolę. Szybki jesteś do oceny. No jestem z sądem. Wielki pan na diecie paleo, kurwa, się znalazł. Bez o, hitu. łatwo oferować wyroki. Wie pan, że jest pan w sądzie. To jest bardzo niezłe miejsce na to określenie. A jeszcze wiesz, co było, stary, co było dla mnie super? No. Że ten syn, jakby było widać, że on od początku został, nie wiem, wychowany w czymś takim, ma tak już po prostu skalibrowaną moralność, że on w ogóle tego nie kumał. Źle. Jakby. On coś kumał, ale to było niesamowite. Tak, ja przychodziłem do niego do aresztu, nie, i gadałem z nim. No i on siedział chyba w areszcie tam 2,5 roku. Finalnie dostał 5 lat, nie, z czego był jakby mega zadowolony, nie.
i kupił w podziękowaniu, to była obrona z urzędu, kupił w podziękowaniu mojemu mecenasowi stary... piwnicę. Johnny Walkera czerwonego, nie? Okay. Ja wtedy sobie pomyślałem, koleś, kurwa, czerwony John. Naprawdę, kurwa, z pustymi rękami jakbyś przyszedł. Ja, fajnie jakby przyjął, tak poczekam aż wyjdziesz i wypijemy razem, tylko od razu o ziemię. Co? Ale rozmawiałem z tym kolesiem i mówię, mecenasie, no mnie już tyle więzią, w sensie tyle mnie trzymają, no muszą mnie wypuścić. No przecież, kurwa, mecenasie, dwa dni go trzymaliśmy, burgery mu dawałem. No już tak źle nie miał. No, no. Wiesz o co chodzi? Ja no to... Jakąś tam znalazł drogę obrony, bo tytułem, że tak jak idą porwania, nie były najgorsze, to prawda? No. Były burgery. Stary, on w ogóle jakby nie kumał tego, że to nie jest tak, że jak kogoś trzymasz dwa dni w zamknięciu, czy tam trzy, bo tak. Po takim czasie go znaleziono, ale nakarmisz go McDonaldem, tak. To jest na zero, nie? A jaki zestaw? To fajnie jakby było roztrząsanie tego. Nie, bo tam trzeba... A jeżeli zestaw maty z tą maczą, to w ogóle nie mów tego sądowi, to będzie tylko gorzej. Nie. To nie jest okoliczność pogodząca wtedy. Ale fajnie jakby właśnie w ten sposób, ja miałem kiedyś taki pomysł, no nie, dobra, nie, tego pomysłu może nie opowiem, ale wiesz, żeby jednocześnie po prostu mówić, że na przykład tak, oskarżone, ale to na skutek słuchania właśnie rapera Maty. On to, i w tym momencie drzwi się otwierają i wbiega stary Maty. Zaraz, zaraz! Czy mi tu syna obrażają? I już toga przez głowę. Beskitu, no. On pewnie ma togę pod, od razu pod tym. Na chociaż pewno. On potem jest radcą, tak? Tego nie wiem, ale mógł napisać książkę jak obronić syna rapera już też. To... Niech go tak będzie. Czemu sequel, nie? Sequel, tak. Jak, fajnie, jakby był, i tryptyk się kończy jak pochować Tryptyk taty Maty. Panie Mata. Panie Mata, przepraszam. Daj pan spokój, daj wszystko na spokój. Nic panie Mata, my wiemy, że trzeba zapierdalać, bo naprawdę dużo trzeba pracujemy. Staramy się, żeby to miało ręce i nogi. Dobrze, że on ma taki, on ma poglądy jak, kurwa, napis na bluzie jakiegoś łba. Trzeba zapierdalać. Kurwa. Pan Mata w monografii braci się nie traci. Tak jest, tak jest. Litość to zbrodnia. I inne moje dzieła. Nie, on jest radcą prawnym, jeśli pan się myli. Radcy prawni, wiesz, to jest w ogóle inny rodzaj tego podejścia. Niektórzy ludzie nawet nie wiedzą, że są tacy. Są że jest coś takiego jak radca prawny. Tak, oni tak. Są sprytni, kurde, tam ładnie przemykają między, wiesz, bo adwokatów kojarzy, bo każdy naoglądał się filmów. Sędziów wiadomo, bo wszystko. Każdy kiedyś opluł kogoś i tak dalej, musiał pójść pogadać. Nie, to ja byłem w przypływie gniewu, mów, że gniew nie byłeś. Nie no, słuchaj, zresztą prawo. Mnie najbardziej wdrwiało tylko, że tam, wiesz... To, tam, bo ty też studiowałeś, nie? Trzy lata. Ale naukowa sprawa tego, że tam byli, wiesz, naukowcy prawa. I trzeba przyznać, że wiesz, prawo jako takie przekładanie za pomocą języka dosyć takiego skodyfikowanego zasad na to, żebyśmy wszyscy się tam nie pozabijali. Super. No, ale no. Potem wchodzą tam niektórzy na szeroko i wysłuchujesz i tak. A gdybyśmy zalegali. Tylko głowa ci się puchnie. No, że w sensie na pewnym etapie to pierdolenie nie ma końca i sensu. Straszne. No. To jest po prostu stary. Tam wychodzi gówno z ust. Nie można z tą pewnością stwierdzić, że zespół okoliczności wskazujący powinien być oceniany tak, a nie inaczej. Ale to już to się nie kończy. Interpretacji, a już wiesz, jeżeli byś podszedł do tej strony jurysprudencji, czyli no. Tego, jakby. Komentarze, tak? O tak, tym mówisz. Jakby. I też dyskusji na temat zasad, granic prawa, to nic tylko odpalić bombę pod tytułem powinniśmy, wiesz, ludzi na galery zsyłać i zawsze znajdziesz tam 50 usłużnych typa, który tak, gwoli ścisłości i siedzisz tylko, chłopy, przestańcie. I tam, nie wiem, korwinistów takich umysłowych. To już jest pierdolenie na zasadzie stare influencerki, wiesz, tak. W postach, to jest ten sam poziom, nie? Tak. Co jeść, banana, jabłka, awokado, to co, to jakby... Może, tylko wiesz, no... Nie ma sensu, nie ma sensu, to jest pozbawione sensu po prostu. Wiesz, kiedy ja zobaczyłem, że tam nie pasuje, jak przyszedłem skasowany jak nieboskie stworzenie, ledwo się podniosłem, bo wziąłem bombkę tego białego i poszedłem tam na te zajęcia, bo już musiałem pójść. Ja do dzisiaj mam sny o tym, że kurwa, muszę gdzieś pójść na jakieś zajęcia, coś odroczyć i tak dalej. Jezu, ile tam bomb... I siedzę i kolesie ode mnie z grupy. Fajne typy, nie to, że nie ten. Ale jeden, drugi, no wie, 19 lat i on, kto by wygrał w pojedynku? Uwaga. No. Samuraj czy rycerz średniowieczny? Ja mówię, chłopaki, my się nie dogadamy. To ja nie chcecie znać mojej opinii na ten temat. Stary, tak jestem pod wrażeniem, że przyszło ci do głowy, że oni nie chcą znać twojej opinii, że jej po prostu nie powiedziałeś. Nie, 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 nie wiem. No. Ja jestem w stanie domyślić się twojej A ja opinii. To, wiesz, ładuje mi się, żebym ledwo stał na nogach, bo łeb mi się telepie jak tego, jak stara Landara. Nie, no ale wiesz, to
W sumie ja też nie mogę powiedzieć, że mnie to czegoś nie nauczyło, bo chyba ciebie też jakby takiego pewnego systematyzowanego myślenia o rzeczach, dużo. Wyciągania się z sytuacji spornej czasami, bo to... Na pewno. Jednak trzeba, w szczególności chyba, że w adwokaturze, no to musisz przyjąć czyjś punkt widzenia jako swój, prawda? Tak. To jest jakby pierwsza rzecz. No tak, no to jakby ty nie jesteś od tego, żeby mieć własne zdanie, nie? Dokładnie. No to, no. Ale czy to cię w komedii czasem przyznaje? Właściwie to jest taki, jako takie trochę ćwiczenie mentalne, nie? No. Ale oczywiście, że tak. No przecież chyba nawet na warsztatach z Antkiem Cyrkiem Dąbrowskim było ćwiczenie adwokat diabła, że chyba bronisz jakąś absurdalną tezę. Tak. Wiesz, wchodzisz w po prostu rolę osoby, z którą byś się nie zgodził, no i z tego absurdu często powstaje coś zabawnego, nie? Na przykład teza była, warsztaty stand-upu są przydatne. Słuchaj, mam bardzo mam ciężki okres z warsztatami stand-upu. Tak, bo postawiłem świeżo teraz. Postawiłem pod znakiem zapytania, stary, moje w ogóle przyszłe prowadzenie ich, bo miałem chyba 2 dni temu występ pokazowy, tak? Na 13 osób przyszły 2. Co ale i tak z tych warsztatów? Tak, wystąpić. Co wcale nie uważam, że jest takim złym wynikiem, tak, tak. Że 2 z 13 się zdecydowały. I powiem ci, że tak, jedna wyszła, stary, miała dobry występ. Tak. Ale były tam memy, był Dave Chappelle. Koleś opowiedział historię Dave'a Chappella o tym, że są zakładnikiem typa, co się masturbuje w metrze. Okej. To jest jeden z jego najbardziej znanych bitów. Tak. Tym bardziej, że we warszawskim metrze nie dużo się osób masturbuje. Tam mało tak chyba. Czysto, jasno. Ja, stary, 2 lata jak jestem w Warszawie, to tylko raz się masturbowałem w metrze. I to był jedyny przypadek w ogóle. Jeden przypadek. I serio, nie, na stary, późno w nocy na kabatach, to tak. Się wydawało jakieś tak. Takie okej okay w ogóle. Nie? Patrzysz tam. Robimy jeszcze zjazd do tej, do zajezdni. Tak, ale stary, no niesamowity typ, nie? Mówi wszystko memy z Dave'a Chappella i mam w głowie, nie będę mu wypominał, tak. Wiesz, może mu w ogóle na tym nie zależy, chciał sobie wyjść, powiedzieć, co ja jestem, wiesz, może on w ogóle nie chce tego robić, ale jesteśmy na backstage'u, on mnie pyta, i co, podobało ci się? Ja mówię, kurwa, nie wierzę, że zadałeś to pytanie. O, co to było? Nie wierzę, człowieku, wcześniej miałem cię za idiotę, teraz za socjopatę, nie? I ja mu mówię, że wiesz, no fajne, ale słyszałem, nie? Co słyszałeś? Tak. No tą historię o typie, co się masturbuje w metrze. Niemożliwe. A on mówi, jak? To mi się wczoraj wydarzyło. Wydarzyło się. Jechaliśmy razem na kabaty? No to nie. Mówi, mam zdjęcie. No co się nie przywitałeś? Co się nie podeszło? Znamy chwilę. Potem będzie opowiedzieć, tej kutek taki spoko, normalnie w metrze wali konia, podbiłem, ten się przywitał, przestał się masturbować. Mega ziomek, ty, mega, a nie wydawałoby się. Pierwsze wrażenie fatalne, fatalne. No, latały wszędzie jakieś kodłamy skóry. No nie, no... Nie, no a drugi w takim wypadku, bo wspomniałeś o 2 osobach. Tak, stary, super. Bardzo, bardzo fajny występ. Widać, że siedział coś nad tym. Nie, widać, że typ tak do tego podchodzi. Z Wrocławia zresztą przyjechał, tak. Pamiętasz imię, nazwisko? Tak. No to dobrze. To się przyda. Nie musisz mówić. No właśnie nie wiem, czy ten to, no nieważne. Pozdrawiamy go. Pozdrawiamy, super. Tak, on wie, więc pozdrawiamy. Super teraz, ale nie, no to i tak nieźle, nie? Jak 1/5, choć muszę też oddać ci, że w sumie wszystkie osoby, które się tym zajmowały, dość szybko uderzały w ścianę i tak raczej, że... W sensie, wow. Które wychodziły z warsztatów. Nie, bardziej ci, którzy... prowadzili takie warsztaty, bo... Że przestawali. Tak, tak. W sumie to było ciekawe, bo wiesz, bo i Rejent, i Jurkiewicz, nie wiem jak Antek, o tym nie rozmawiałem, ale Rejent... co, Seba, prowadzisz dalej warsztatem, zmieniłem zdanie. No, na jaki temat? Jednak się nie da nauczyć. No dobra. Znaczy, słuchaj. To nie o to chyba też chodzi. Nie? Ja, mi się wydaje, że da się nauczyć, nie da się nauczyć. To w ogóle nie jest ta teza do sprawdzenia. Mm-hmm. Chodzi o to, że jeżeli masz grupę ludzi, którzy coś kumają. Ja nie mówię, tak. Którzy występowali, ale którzy cokolwiek kumają komediowo i sobie wchodzisz w rozmowę z takimi ludźmi i de facto zaczynacie sobie razem burzować, to jest sensowne. Tak. To jest sensowne. To, że jeżeli ktoś chce robić stand-up i ma do tego jakiś smykałkę i ma jakieś pomysły i to, że on może sobie po prostu poodbijać je o komika, no nie wiem, zawodowego, jak zwał, wiesz o co chodzi, do którego normalnie nie miałby dostępu,
No wydaje jest mi się, to że warte. To jest. Tak. No nie chcę, nie, ale wiesz o co chodzi. Nie? Rozumiem w pełni, bo to nie jest tak też, że to się przydaje, wiesz, to się przydaje w innych rzeczach. Dla niektórych to jest też okazja, żeby poćwiczyć wystąpienia publiczne. No stary, przecież ja jechałem na warsztaty stand-upu do Antoniego, nie? Tak. Byłem wtedy chyba, chciałem iść na aplikację adwokacką. Tak. Nie wiem, miałem pieniądze mamy, nie? I ją przekonywałem, że jadę tylko po to, żeby po prostu się przygotowywać do mów końcowych w sądzie, nie? Mama też pewnie kupiła ci komputer na jakimś etapie życia, bo się musiałeś uczyć też, co? Najstarszy wał. No tak, tak. Mama to mi dużo kupiła. No właśnie. Mamo, potrzebuję, bo niedługo wysofują, kup mi 2 kilo plastikowych słomek. Po co? Do nawiązywania kontaktów z klientami. Tak jest? Także są potrzebne. I tylko, a czemu one pokrojone? Tak, czasem bywa tak. Będą delfiny. Nie no, to jest, wiesz, no, ja w ogóle tak, ta część teoretyczno-praktyczna to mnie tam zwykle nie zajmowała przesadnie, bo to jest dosyć interesujące, ale im dłużej się to robi, to też patrzy, że każdy ma jakiś tam warsztat, który się pojawia i są prawdopodobnie też punkty wspólne, które działają ponad to indywidualne doświadczenie i to można przekazać. Choć nie wiem, to jest dosyć dziwne, bo wiesz, jedną rzeczą to jest się nauczyć jakiegoś takiego po prostu swobodniejszego wypowiadania się publicznie, a drugą to jest jednak zajmowanie się z bardzo wąską rzeczą, jaką jest stand-up comedy, prawda? No jasne, to jest zupełnie inne niż jakiekolwiek. Ale ludzie mało publiczne. W Polsce ogólnie występują, nie? Bo jak się pomyśli w Stanach i tak na przykład Anglii, to tam musisz co jakiś czas walnąć jakiś toast, musisz gdzieś wyjść, naprawdę musisz pobadać z ludźmi. Tak, tak, czas. Tak. Jest często w filmach, nie? Że ktoś toast w życiu musi... też jest, autentycznie. O, no, ale mówię, że ja tą wiedzę czerpię, wiesz, z popkultury, z filmów, tak, nie? No tak. Bo tam za wiele nie bywałem. Na przykład też zawsze na tych uczelniach to slam poetry. Tak, jest, ale są wiesz, kluby, nawet wiesz, przedstawienie swojej tezy i tak dalej. No w Polsce jest Toastmasters, nie? To jest organizacja, która jakoś tam działa. Super, tak, bardzo fajne. Ja byłem raz stary i nie wiem, no i okej, nie? Tak, a ile no i nie poszedłem. No nie poszedłem drugi raz, no bo to nie było to, co ja chciałem, nie? Nie, no to też jakoś tam około biznesowo oni to traktowałem też miejscami chyba, jeśli państwo myśli, że to ma pomagać w jakichś sytuacjach. Mm-hmm. Ale pozdrowienia dla Tomka Cwynara, który stamtąd, ziomek, którego w ogóle nie... Pozdrowienia. Niesamowite, ja przyszedłem na open mic'a do starej piwnicy we Wrocławiu, to Sumo było, jedno z pierwszych i tak mówię, kurde, co to jest, ja akurat jestem we Wrocławiu, to pójdę i patrzę, organizator to mój ziomek w ogóle z klasy, z podstawówki. Ten Tomek? Tak, Tomek. No, a, czyli on organizował Toastmasters, a potem zaczął występować na Sumo, tak? Tak, tak. Był jednym z, nie wiem, czy teraz, wiesz, grupa, która jakby ruszyła z Sumo, czyli Stand Up Mic Open, bardzo w ogóle ważne, że o tym mówimy, przepraszam, ale to oni potem już chyba się nie zajmowali stand-upem per se, tylko jak on to powiedział, że to mu się przydaje w pracy i tak dalej, nie? Jakaś taka... Bo słuchaj, inna jest... To też niektórzy nie rozumieją, że inne są wymagania. Jeżeli jesteś na przykład wykładowcą, wykładowczynią akademickim, albo właśnie prowadzisz prezentację, albo musisz od czasu do czasu coś tam kilka słów powiedzieć dla większej osób, przydaje się umieć napisać żart, albo nawet go sprytnie ukraść. No to ale ciebie nie rozliczają tak. Z tego, nie? Żebyś, fajnie jak jesteś zabawny, super. Tak. Ale w drugą stronę to już jest, nie, dlatego jak ludzie przychodzą, którzy mają zdolności takie, które się objawiają w tym, że prowadzą publiczne wystąpienia, i są w nich zabawni, to myślę, że też sobie poradzą z tym. Czy miałeś taką osobę na warsztatach, albo się zgłosiła do ciebie? Wiesz co, był typ, który mówił, że on prowadził często spotkania biznesowe w firmie i po prostu chciał to jakoś rozmaicić komediowo, ale z tego co pamiętam, to potem się okazało, że on jednak chce wystąpić. Jednak? Tak. Kurwy. Więc troszeczkę tak. Ale jak ale... śmiał. Wiesz, nie, bardzo mi się podobało, bardzo mi się podoba takie podejście, nie? Że step by step, nawet tak mentalnie troszeczkę. No, ja na przykład pojechałem na warsztaty i ja tego w ogóle nie żałuję, bo dla mnie, nie wiem, no wyjście pierwsze raz na scenę to był jakiś kosmos, nie? Tak. Ja sobie myślałem kroczek po kroczku, wiesz, na razie jadę na warsztaty, wiesz, tak. Poznać tych, co robią. W ogóle nie było w mojej głowie sceny, nie? I potem jak z tego, wiesz, gdzieś tam zaczęło kiełkować jakieś 5 minut, no to... Tylko przekazałeś, kto ma dużo pieniędzy swojemu klientowi po prostu, żeby go porwał. Dokładnie tak. No i anulowaliśmy akcję, stary, bo tam nikt nie miał dużo pieniędzy, łącznie z prowadzącym, stary, tam nie było dużych pieniędzy. Ostatni raz ci, Michał, na przeszpiegi wysyłamy do Warszawy. Ty miałeś się obracać, ja tylko kurwa jestem. Bez kitu. Tak. Chociaż wtedy byłem przed pracą, stary. Tak. Jeszcze nie wiedziałem. No.
Jeszcze nie wiedziałem, jakich pięknych ludzi mi się przyjdzie spotkać. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałem, co przede mną. To jest kurwa to. Ja w ogóle mnie najbardziej rozśmieszyło, jak byłem na tych, na zajęciach z prawa konstytucyjnego, które jest dość ważne. To jest taki w sumie też entry level, ale w sumie warto, wiesz, jeżeli się chcesz zajmować jakimkolwiek prawem w Polsce, poznać konstytucję i też jakie tam są z nimi. I pan Banaszak u nas to prowadził. On jest dość. Czy skojarzy to nazwisko? Tak, on potem był szefem BBN-u chyba, więc. Okay. A BBN to tego biurokracji narodowej. Nie, on chyba tej legislacji rządowej. O, biuro legislacji rządowej. Okej, okay, dobra. Takiego. Także on coś tam miał do powiedzenia. Jakieś komisji legislacyjnej. Nie. Tak, to są ci ludzie, co właściwie piszą prawo w Polsce, bo oni podają rządowi. Tak, rząd udaje, że to są poselskie inicjatywy, żeby nie brać, wiesz, to 30 posłów to zgłasza, no, w Polsce parlamentaryzm jest w piździe ciężkie już wszystko, ale zresztą na całym świecie. Jest, no. W Stanach masz tak, że wiesz, musisz tak technicznie rzecz biorąc, musisz mieć zawsze przewagę, ponieważ druga strona zawsze grozi przedłużaniem w nieskończoność procesu. Debaty, tak zwany filibustering, nie? Okay. Że zrobi filibuster, czyli będą siedzieć i gadać, i gadać, i gadać, bo nie można ich usunąć z mównicy. I wtedy czas na procedowanie się skończy. Tak. I oni nie muszą nawet tego robić, znaczą, że zagrożą tym, więc trzeba szukać innej większości. U nas to trochę w innym kierunku, bo tajemnicą Poliszynela swego czasu było, że ustawy pisze jedna kancelaria z Gdańska, kurwa, wszystkie. Siedzisz tylko co? I to ponieważ to trzech wspólników, ale to oni trochę zajęci tam, wiesz, high life'em, no to kurwa praktykanci pisali w prawo w Polsce ponoć. Niesamowite i stary, nigdy o tym nie słyszałem, ale tak bardzo jestem w stanie w to uwierzyć. Ja też nie jestem w 100% w stanie tego potwierdzić, ale... ale ja już, w mojej głowie to już jest pewne. Lepiej takie pomówienia jakieś kurwa interesujące rzucać, a nie, że ten znaczy, nie oddał hajsu. Na pewno, słuchaj, w trybie przypuszczającym, że gdyby jakaś kancelaria miała pisać projekty ustaw, to jest wysoce prawdopodobnym, że robiliby to praktykanci. Tak. I jeżeli, powiem ci tak, na potwierdzenie tej tezy, prawdopodobnie, jeżeli się ktoś zgłosi, no to oni. I chuj w dup. Bo tak nie powinno życie wyglądać, że jakieś trzech łbów, kurwa, wiesz, w Monciaku, na Monciaku siedzi i tam przyklepuje wszystko. Śmieszne. Kurwa, prawo w Polsce się działo na Monciaku, powstawało. W klubie, kurwa, jazzy. Między rundą tych kamikaze tu dla pań. W mewce towarzyskiej. Tak. Jesus Christ. Hejo, hejo! Nie no, parlamentaryzm, mówię, jest fatalny w Polsce, jest smutny, ale pamiętam, że to w ogóle nie jest związane z tym pan profesor Banaszak, który tam chyba dostał trochę potem, wiesz, odmy takiej środowiskowej, bo on się jednak zblatował z PiS-em mocno. Nie wiem, czy on żyje w ogóle. Ale on prowadził zajęcia i wszyscy lubili chodzić na jego wykłady, bo on wszyscy mówią, super, takie śmieszne, ja tam wchodzę i wiesz. A ten typ wali takie stare teksty, takie, wiesz, miejskie legendy, jak to, że... Och, straszne. O tym, że serce przeszczepione z psa, o żarówce prawie... Ja już zaraz o żarówce nie opowiedział, ale opowiedział o tym, że typ stwierdzono zgon. I był typ, co jakby tam miał nekrofilię niestwierdzoną. To nie jest tak, że stwierdzono mu nekrofilię. Czekaj, no. Jak? Bo miał dużo zniczy. No. Nie, on po prostu był nekrofilem, nie? I obudził typiarę po prostu, która miała tam masaż serca zrobił tam pindolem swoim. I teraz czy chodzi o co go oskarżyć? Ja, o co go oskarżyć? Tak. I oczywiście on nie poprowadził, tylko dla beki, wiesz, wszyscy, ha, 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 ja to znam od lat, to jest bardzo stary tekst. I nie zdziałał się w Polsce, przestań opowiadać takie bzdury. Tak, ale... tak. Moim taką miejską legendą, którą często słyszę, że wiesz, że to u nich się zdarzyło, no. Że były jakieś zajęcia prowadzone, była kobieta w ciąży, jakaś studentka młoda i nie umiała rozwiązać równania, a profesor powiedział, a nogi potrafiłaś rozłożyć, nie? Wow. Stary, i to każdy mówi... Zobacz, że wszystkie są cholernie seksistowskie na to. No, seksistowskie, no nie, nie jest to najfajniejsze, ale wiesz, to jest coś, co się nigdy nie wydarzyło, stary, nie? No nie. I każdy powtarza, że u niego na uczelni, wiesz, nie? Kultura studencka upadła po prostu. Już upadła, zdechło. Tak. Leżą się nie kwiczą. Ja to się cieszę, że nie studiuję. Pierdolę to. Stary, to jest... Jak ktoś mówi, że tęskni za studiami. Ja to nie znaczy, że był leszczem. Tak, chyba tak. Ja miałem tam zacząć prawdziwe życie i wtedy dopiero zmuda. Fajną miałem jakby ekipę, fajnych znajomych, ale stare, same studia.
nie. Nic, chuj z tym, dokładnie tak. Dobra, słuchaj, też muszę cię dopytać, na przykład w tym roku, ile osób wyrzuciłeś z występów? Ile osób wyrzuciłem z występu w roku 2021? Tak, bezwzględna liczba. Jakbyś bezwzględna, raz. Raz tylko? Czekaj, czekaj, nie, zacząłem liczyć, spokojnie. A się kurwa by... W sensie, że tak powiem... Zacząłem liczyć. Powiem... Sorry, jaka to by była tragiczna pomyłka w innych wypadkach. To. Nie ma pan żon. Jeden... No, nie. Bez hitu. Ale nie, liczba osób netto, no. Mam na myśli przez to, że... Nie, brutto. W sensie jak z czasem, wiesz, na maratonie, brutto i netto. Chodzi mi o to, że jeżeli wyprosiłem jedną, a wyszły trzy, które były z nią, to tego nie liczymy. Tak, nie, bezwzględnie. Bezwzględne liczby. No to przychodzą mi do głowy dwie osoby w tym roku i obydwie, co ciekawe, w Warszawie. Serio? Chyba tak. No jeden to ten legendarny występ jest już. Który? Z Kultury Upadłej. Czy jak, nie, przepraszam. Kultury Wysokiej. Kultura Upadła, świetny zespół. Kultury Wysokiej, tak. Tam chyba poszło kilka koleżków, bo Kozioł ich wyprowadzał z tego. Tak, tak. No ale to liczę jako jeden, bo jakby jednego, chociaż no pytanie jak to policzyć. Nie, no osobno, każda osobna. Jakby osobno wyszedł. No to tutaj były, ja nie wiem, z 4-5 osób. Aha. No. No dla tych, którzy nie kojarzą, to po prostu tam doszło nawet chyba do przekroczenia jednak tam, że go... Mikrofonoczyny były. Mikrofonoczyny. Mikrofonoczyny miały miejsce. Doszło do mikrofonoczynów. No, słuchaj, no doszło. No. No taką decyzję podjąłem. Na pewno. No. Decyzja to była. To była decyzja. Słuchaj, była scena, tak. Która była strasznie, strasznie niska. Tak. To był występ na 220 osób. Tak. Scena była niziutka. Ona miała stary, 20 centymetrów. Aha. Pierwszy rząd był ode mnie centymetrów 40, 50. Ojej. Bardzo bliziutko. Tak. I cały czas gadali, jakby upominałem. Też gadałem z nimi. Też w pewnym momencie dałem do zrozumienia, że jakby że to nie jest okej. I jakby stary wiele rzeczy zrobiłem w związku z tym. I patrzę, że typ siedzi, ma pochyloną głowę w telefon, patrzy w telefon i nie odrywając głowy od telefonu, mówi coś na głos do swojego ziomka, który jest jeszcze nie obok niego, tylko siedzenie dalej. Mając w ogóle w dupie, wiesz, mnie w tym momencie i całe wydarzenie. I to się wydarzyło już po takich ilościach stary upominania, tak. Gadki i tak dalej. I jeszcze to, że on patrzył w telefon i nie oderwał wzroku, żeby powiedzieć do niego, dla mnie było tak kurwa lekceważące. Tak. I ja stary sobie pomyślałem, że przecież mam do niego jakieś 40 centymetrów. Dla mnie to jest kurwa akurat krok. Na front kicka w mordę. Akurat, stary, mam do niego jakieś 50 centymetrów i ja nie pomyślałem, żeby go uderzyć tym mikrofonem. Ja pomyślałem, co by się wydarzyło, gdybym go uderzył mikrofonem. I stary, jakoś zabrakło myśli o tym, że to robię. Tak. Bo Tom wyprzedziły już czyny. Tak, tak. Wiesz o co chodzi? Jak już się decydowałem, czy mu wyjebać, czy nie, już wracałem na scenę po tym, jak go uderzyłem. Tak, tak. No. Okej, okay. A on tak... podniósł głowę i się zapytał, co się stało. A. Na co ja odpowiedziałem zgodnie z prawdą, wyjebałem ci. Co swoją drogą też świadczy o powadze się osób. Trzeba uświadomić komuś, że został uderzany. Ci, którzy nie wiedzą, jak to nie, działa. on był w szoku, wiesz, i faktycznie tak. dostał mocnym mikrofonem. To nie było takie pacnięcie, tylko takie to było... Mhm. No to porządny mikrofon też przede wszystkim. Oczywiście, że tak. Są takie, gdzie potem sitko nie wróciło. No ale wiesz, że tam jeszcze on miał niestety kolegów, no bo to była jakby cała ekipa, nie? I tam tak. Koziu w ogóle to śmiesznie opowiadał, sorry, że przejmuję tę historię od ciebie, ale on potem mówi, że on nigdy nie wyprowadzał człowieka, Kamil Koziu, nie wyprowadzał człowieka z występu i mówi do niego, podchodzi, a ten typ był też mocno pijany, nie? Tak, tak. I że jakby wziął go pod ramię i ten facet mówi, że co się dzieje, na co Koziu, który jest bardzo sympatycznym człowiekiem, mówi, chodź postawię ci szota, bo jak wiemy... Jak wiemy, to załagodzi sytuację. I on typa, by o tym nie mówił. Tak, i typa odprowadza do drzwi, wyprowadza go za drzwi, a typ stoi. Prawdopodobnie czekając na tego szota za drzwiami. Tak, tak. I wtedy, tak, i tak było. I wtedy ja zacząłem dalej występować. Aha, tak. I reszta zaczęła wychodzić, jak ja już występowałem, nie? I wtedy powiedziałem, że wiesz, że w sumie tyle farta, że jebnąłem i trafiłem szefowi, nie? Tak, tak. Że wszyscy wychodzą, wiesz, kto by przypuszczał, że tyle... Zabij bossa i moby znikają. Tyle szczęścia, one shot, one kill, nie? I... Holy shit, zabiłem królową rojów. To kurde, szacha, stary pierwszy ruch i od razu król, nie? Jaki nie szacha. Ale to też, jak wychodzili ci koledzy, to też Kozioł mówi, że podszedł do nich, żeby ich odprowadzić. Ja mówię, i co, kupiłeś im szota?
No jest, tylko minus tego był taki, że oni się chyba też tam jakoś zgadywali, nie? Tam, bo to jest, wiesz, abstrahując od tego. Czy miałeś jeszcze jakieś takie scysje pod tytułem tego? Bo przyznam, że to jest jedna z bardziej jaskrawych historii, jakich słyszałem. Widzisz, ale to wiesz, to ja zresztą to mówiłem, że to się nigdy nie wydarzyło gdzieś tam w polskim stand-upie, potem o tym gadałem, znaczy nie wydarzyło się, no wydaje mi się, że... Nie, ja byłem świadkiem pobić, tak żeby specjalnie. Jest jeden klub taki w Polsce, który celował w tym, bo tam byli ochroniarze, wiesz. Jaki? Nie powiem, bo chyba nie aż tak, ale to pójdzie w tą stronę. Wiesz, jak wchodzisz tam i typu ma na czole, na szyi wytatuowane 1-8 i to nie chodzi o to, że on kiedyś miał 18 urodziny, tylko... Ani o 1-8R. A nie, tam 1-8H chyba chodzi, to znaczy, no wiesz, tam szwasztyki się kłębią na rękach, to ja mówię, aha, to okay. Tacy tutaj są panowie, no to fajnie. Wiesz co, była też sytuacja, że wyprosiliśmy kobietę w Warszawie, w przerwie, pijana, wiesz, strasznie gadała, nie? Też z kolesiem i ja po prostu przerywałem występ. I schodzisz wtedy ze sceny, czy jakby idziesz do nich tak off mic? Jak to robisz? Bo... Zszedłem, wiesz, bo jakby też wydaje mi się, że to nie jest okej, żebym ja to robił. Mhm. Wiesz o co chodzi? Z drugiej strony nie jest okej, że ktoś inny musi to robić, ale chyba to jest mniejsza szkoda dla całego wydarzenia. Możliwe, no też miałem teraz dokładnie taką samą sytuację w Kolbuszowie. Cały serio? Rząd, wszyscy do wyrzucenia po kolei. No. I wrzuciłeś, czy nie? A wróciłem, ale niektórzy z nich zostali, ale mówię, dobra, nie będę się z nimi restował. Zresztą oni są już spokojni, nie? Więc na serio. Oprócz tego, że typ jeden mi życzył śmierci w trakcie. In a funny way. Pozdrowienia dla tych flepów. Ale jak... powiem ci, że najlepsze było, czy miałeś jakieś reperkusje potem? Znaczy, czy oni grozili jakimiś reperkusjami, bo one są zawsze śmieszne. Tych typów, co wrzuciłem ich w Warszawie? Tak. Wracając do tej historii? Słuchaj, no ta typiara, nie, nic, nie. Potem Ryszard Mazur mi opowiadał, że występował i oni do niego podeszli i się żalili, że przesadziłem, nie? Tylko, wiesz, przesadziłem, stary, to był komunikat 6-7 razy. Poza tym, ona była najebana, nie? Wiesz, jeżeli najebany koleś mi mówi, że przesadziłem w sytuacji, kiedy ja byłem trzeźwy, bardziej ufam swojemu sądowi. Tak. No mimo wszystko, stary. Jaką sytuację mieliśmy teraz we Wrocławiu też, dość śmieszną, nie wiem, czy ją palić, bo... Ale schodzę ze sceny i Michał Juszczak rozmawia w dosyć taki zaagitowany sposób z panią, która mówi, jakim prawem pan się tak do mnie odezwał. Ja już podchodzę ucho na stawy, bo wiesz, że tu jest historia. To oczywiście, to będzie tylko lepiej. To jest jak mama wzywa do stołu, tak Juszczak tym samym wzywa do rozmowy, Bartek, chodź. Zapraszam, chodź tu zobacz. Jakie mamy dzisiaj okazy. I pani mówi, ty słuchaj, on mówi, jakim prawem pan się odezwał? Podszedł pan do mnie i powiedział, że proszę się zamknąć. On mówi, no moim zdaniem, no trochę niekulturalnie, no ale no, bez przesady. Tak, nie ma prawa pan tak do mnie powiedzieć. A on tak, no dobra, ale co pani mówiła wtedy w trakcie? On mówi, no krzyczałam wypierdalać. No to jest stare niesamowite. To jest niesamowite. Ty, a ja mówię, to ty darłaś mordę tak haniebnie, nie? No tak, ale to jest jakby zabawne. No nie bardzo, to dlatego rozmawiamy właśnie, bo to kontynuujemy ten żart. Sobie. Ale wiesz co, ja nie rozumiem tego, jak kumam, że są ludzie, którzy właśnie chcą gdzieś tam interakcji i stary, ta interakcja na 80% moich występów jest. Tak, więc właśnie, bo tego to... jest dużo, nie? Teraz. Stary, no zacząłem to robić, ja to lubię robić, to jest okej, okay, wiesz, jeżeli to jest w jakiejś tam formie, stary, ja wiele razy mówię po występie, słuchajcie, ktoś chce sobie coś pogadać, pierdolnąć, jakby czemu nie? W sensie kumam, że oglądacie te nagrania, więc może ktoś chce, wiesz, nie? Miał coś zapytać, coś, jakby jebie mnie co, cokolwiek, nie? Wiesz, i okej, wtedy, nie? Czy czasem, stary, no te interakcje u mnie są, ale jeżeli przychodzi mi, stary, grupa, kurde, 6 po prostu schlanych typa i, kurde, krzyczy jeden, stary, przez drugiego. No tak, ale... To jest, wiesz, o co chodzi. No oni sobie przyszli ze mnie, stary, zrobić maskotkę i mi wydają komendy głosowe, kurwa, tańcz małpko. Tak, 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 katerynki. No i to ale jest, wiesz, no, to... Ciężka sprawa z drugiej strony, bo... No ja wiem, że najlepiej by było ich nie wpuścić, to by było najpiękniej. Ale tylko... oczywiście, stary, no przecież ludzi najebanych, no ja nie mogę zrozumieć, nie? I jeszcze jakieś setki zostały po nich. No idziesz, stary, na stand-up i pijesz w trakcie. No przecież, kurwa, nie będziesz kumał, co się dzieje na widowni, no. Faktycznie, bo koncert jeszcze ogarniesz, no bo nie śpiewaj piosenek wtedy. No to jest muzyka, bujasz się do muzyki, cokolwiek. No czy wiadomo, że i tak będziesz miał inne wrażenia z tego koncertu, ale... Jasne. Ale chciałem się zapytać, czy myślisz, że to będzie, jest jakaś opcja, żeby troszeczkę nad tym, wiesz,
Czy ten szatan jest do zapędzenia do pudełka, czy raczej to będzie... Nie mam pojęcia. Powiem ci, że wiele razy patrzę na pierwszą część swojego występu postresowany tym, co się dzieje, nie? I to jest po prostu taka loteria. Zamkną japę, nie zamkną japę, zamkną japę, nie zamkną japę, nie? Kto to jest, kurwa, śmieć? Ktoś to po prostu nie wie, jak się zachować i ma dobre intencje. Czy może, kurwa, śmieć, nie? W sensie, gdzie jest jego miejsce, stary? W piekle, czy może w czyśćcu, nie? Bo na pewno nie w niebie, już bez przesady, koleś kupił bilet na mój występ. Nie oszukujmy się. Z porwania albo z nierządu, no, finansowo. Tak. No i nie wiem, czy jest jakaś szansa, wiesz, na pewno bardzo bym chciał, myślę o tym, że fajnie było występować w teatrach, w takich miejscach, myślę, że to ogranicza taką publiczność, wydaje mi się, że też fajne by było podniesienie ceny biletu, co oczywiście nie byłoby do końca fajnym dla wszystkich, ale... Bogaty skurwysyn. No wiesz, tak myślę, nie wiem, czy to jest rozwiązanie, no też w sumie bez sensu, żebym wchodził w taką rozmowę, bo to nie do tego miejsce, ale no to są ćwoki najczęściej, wiesz, nie? I stary, no nie wiem, na przykład nie wpuszczanie najebanych osób, nie? Chyba tak. Jezu, to jest super, wiesz, choć w teatrze, stary, jest ktoś, kto stoi na biletach, no tak. I jesteś najebany, nie wpuszczaj go, nie? Ostatnio... Powinno tak być, tak. W Grudziądzu, tak. Nie? Miałem sytuację, że... Przepraszam, 3 osoby, powiedziałem, że 2, 3 osoby. No właśnie, jak tak sobie zacznie przypominać, może dojdziemy do... A, ja myślę, że spokojnie, stary, tam jeszcze się okaże, że wiesz... Zaraz, styczeń był w tym roku, tak. No to słuchaj. No to 10. No to 3 z Grudziądza, faktycznie. Sytuacja była, że słuchaj, jesteśmy przed występem, typ jest mega pijany. Tak. Siedzi na scenie i siedzi przed swoimi znajomymi i robi za dyrygenta, nucąc jakieś przyśpiewki do całej publiczności. Wiesz o co chodzi, patrzysz na tego typa, no okej, no on nie wytrzeźwieje w przeciągu godziny. To się... Nie, on ogarnie, bał. Ogarnie. Tak. Spoko, spoko. Tak, szybko, dajcie mu rosu i... Jego, słuchaj, ale nie, ja już przestaję pić. To już był, ja już w ogóle nie. Ja już się napiłem dosyć, do 19 i starczy. Tak. Skituję. Jak kobiety mają, wiesz, po 19 nie jem, on po 19 nie pije. Nie. To niezdrowe dla wątroby. Ja tylko 9 mogę. 9 do 19. Ale i słuchaj, no w idealnym świecie jest jakiś ochroniarz, podchodzisz, mówisz, no kurczę, no proszę go wyprowadzić, bo tak. Nie ma sensu pertraktacja z taką osobą żadnej, no z pijanym człowiekiem się nie dyskutuje. Stary. Ale w grudziąskim klubie akcent tam... Tam nie ma ochroniarza, tam ty jesteś ochroniarzem. To jest kurwa, to jest Eldorado i Dziki Zachód w jednym, nie? Tam jest grubo, no. To jest ziemia obiecana jest i przeklęta. Zawsze trzeba tak, wiesz, tak wychodzić tylko, aha, tam, tu, ten i ten jeszcze, dobra, okej. Okay. To musisz mentalnie trzeci od lewej mapa, do boku, tak, z przodu. Mapa zagrożeń, tak na czerwono, wiesz, tu, a tu takie na pomarańczowo, i zielone, gdzie wiesz, wracasz tak dla odpoczynku, tak, dobra, to pogadam chwilę z nimi. Wracam do wojny z powrotem. No i kurwa tak. I w Grudziądzu jest izola, to ktoś, kto nie występował w Grudziądzu, rada, nie przesadzaj z pauzami. W sensie, nie. Wiem, że są potrzebne w komedii, ale Grudziądz na połowę pauzy się gra. Tak, timing is key, ale tam jest na szybko. I co, tam też była ten koleżka? Wiesz co, ja do niego podchodzę, zaczynam z nim gadać, że jest troszkę pijany. On mówi, kto jest pijany? Co jest... Jakby nie udawaj, że nie wiesz, nie? Ale wiesz, gram w tą grę, rozmawiam z jego znajomymi, oni, że co mogą. Ja mówię po prostu, słuchaj, zależy mi na tym występie. Gdybyś nie przeszkadzał, to będzie super, nie? I tyle, jakby tak. Nie chcę cię wypraszać, tylko proszę cię, jakby nie rozmawiaj, no. I to jest wszystko, nie? On powiedział, że... Nie mogę obiecać. Nie, zbił pionę, coś takiego. Jest pierwszy występ, pierwsza część prowadzi Tomek Kwiatkowski, jest Piotr Popek na tym, na supporcie, jest też Dawid Dusiomazanka. I koleś cały czas gada, nie? Tak. I wiesz, podchodzę w przerwie do Piotra i mówię, stary, chyba powinniśmy go wyprosić. A Popek mówi, no, tylko na spokojnie, nie? Więc wiesz, Piotr stwierdził, ja go chciałem wyprosić. I go zabiłeś mikrofonem, żeby go na śmierć. Nie, wiesz, podszedłem w przerwie, mówi, żeby wyprosić, on mówi, że nie wyjdzie, co nie, on mówi, że chce zwrócić za bilet, ja mówię, stary, oddam cię zwrócić za bilet, po prostu jakby wyjść, co nie. I chciałem chwycić jego kurtkę, że go niby wypraszam i wyjść z tą kurtką i poszedłem tym samym na backstage, pożyczyć od Pawła 30 zł, nie? Tak. Żeby mu oddać za bilet, czy tam 35, nie, no 30 chyba. I... Potem Piotr mi mówił, że to, że zabrałem jego kurtką, mógł niby odebrać jakoś agresywnie, no ale zaraz wróciłem, oni już byli na zewnątrz, nie? Tak. Gdzie była reszta ludzi z tego występu, która sobie po prostu paliła pety, nie? Tak. I wiesz, i mówię do tego kolesia, gdzie ten koleś już na tym etapie na mnie krzyczy, nie? Aha. I wiesz, ja mówię, że prosiliśmy, żeby wyszedł i tak dalej, nie? On się mnie pyta, kim ty kurwa jesteś, nie? Wiesz o co chodzi? A przysłuchują się temu ludzie, którzy kupili bilet na mój występ, nie? Tak.
Więc może, oni może mieli myśl, i może faktycznie ten koleś nie jest tak znany. Tak. Nie powinniśmy na niego kupować. Fajnie, jakby się tak zamyślił i tak, kurwa, nie wiem. Tu masz rację. Czytałem Sokratesa i jakoś to pytanie do mnie nie docierało, ale z twoich ust. Stary. Tworzy refleksję. Poczekaj tu chwilę. Biegnie do rzeki. Hop. Tak, mamo, masz jakieś akt urodzenia? Pan pyta. I wiesz co, no i ja mówię, żeby wyszedł, on stawia ucha, mówię, nie ty, tylko pan, kurwa, nie, wiesz, do mnie ma tak powiedzieć, to jest, myślę, wiesz, no nie powiem do ciebie pan. Na tym etapie nie, już. Patrzą ludzie stary na mnie, którzy kupili bilet i którzy w pewnej materii uznają jakiś mój autorytet i to nie pan, jest troszeczkę. Teraz się obruszy. Nie chcę wyjść po przerwie, wiesz, na występ grudziący powiedzieć, pamiętacie jak się ukorzyłem przed tym śmieciuchem? To ja, cześć, hej. No. I stary się zainteresował jego kolega, który powiedział, że jakby z nim wyjdzie, nie? I... A, no zwykle trzeba apelować, wiesz, gorzej jest jak cały skład jest pozbawiony. Nie, oni czuli, że no. To jest jakby... A wiesz kiedy poczuli, stary? Bo ja zacząłem z nim ten i on mnie zaczął przepychać, nie? A ja wiesz, nie oddawałem, no ale jakby nie chciałem pokazać, że tutaj się boję. I jakiś inny koleś, stary, go jebnął. A, też, no, zwykle tak jest. Tak. Typ, który kupił bilet na... No, bo możemy mieć przypadkowych sprzymierzeńców, tak, którzy, wiesz, patrzą tak, ty, kurwa, możemy... Czego czasem ludzie nie rozumieją, że na takie imprezy też chodzą typy, które bez żadnego problemu skatują kogoś, jeżeli czują, że im to ujdzie na słucho. No, miał rację, bo ty przeszkadzał, tak nie powinien dostać w pierdolu, nigdy. To jest absolutne przekroczenie wszystkiego. Myślę, że tak. No, chociaż jakaś... Wiesz, no nie wiem, no dzięki tylko temu, że on... Tylko z poczucia sprawiedliwości tego, że ktoś nam przeszkadza, nie ma prawa dostać w łeb, bo to jest za dużo, wiesz, no tam może... No znowu wracamy też, ale... w tej Warszawie, czy jakby przesadziłem... Chyba, wiesz, źle, że nie do tego wiem. Doszło, wiesz, bo potem to jest... To jest na pewno, w sensie też ja nie jestem w takiej pozycji, żeby jakoś wielce bronić to, co zrobiłem, no. Bo jakby serio mam wątpliwości, a z drugiej strony no to... wracam myślą do tego zdarzenia, myślę, stary, co się wtedy tam wydarzyło i myślę o bólu, jakiego doświadczył ten człowiek i nie czuję, że nie jest mi go żal, wiesz o co chodzi? Nawet się lekko uśmiecham. No, tak, nawet się lekko uśmiecham. W sensie serio, naprawdę jeszcze raz bym mu jeszcze kurwa poprawił, nie? Więc no, nie wiem, czy się, może stary nie mam empatii. Mam nadzieję też, że wiesz, że on rano jakby jakoś zrewaluował to wszystko, co się zdarzyło i też się tak ustawił, tak kurwa, no chyba to jednak, wiesz, ja byłem tym typem, nie? Mam nadzieję, a nie, wiesz, że... Wiesz co, oni do mnie po jakimś czasie napisali, czy... Nie wiem, czy to byli oni, ale aha, czy kojarzę i że faktycznie się za daleko posunęli, ale żarty były dość ordynarne, nie? No to tak. I ja, wiesz, w ogóle nie odpisałem na to, to stary, ja nie, jak przepraszasz i mówisz, że moje żarty były ordynarne, no to idź skonsultuj to jeszcze z kimś, zanim napiszesz, stary, no chyba przedwcześnie wysłałem, kliknąłeś enter. No. Racja. Oni, co to jest? To jest dosyć interesujące, że jeżeli, no aha, czy jak pójdę na brutalny film, to mogę, kurwa, napierdalać ludzi tam i robić no tak, zabawne. No poza tym wiesz, no też ordynarne to jest jakaś pejoratywna ocena, co nie? No i wiesz, jakby przepraszam, no tak, ale no, to mówię. Też, co ty zrobisz, był no weź, nie? Z Grudziądza też miałem tam wyprosiny kiedyś, ale takie no, z innego powodu. Miałem za to, bo czasami jest też tak, że kurde, już przed występem patrzysz tak, o ty będzie problem. O, bo on już jest, wiesz, szuka cię wzrokiem i to typy głównie. Kobiety mają raczej zero takiego pojęcia, że robią coś złego, jeżeli miałbym ogólnie. Oj, nie, znaczy stary. Zero pojęcia, co ja zrobiłam złego. Typy, ja zrobiłam kobiety, no. Że nie mają. Tak. No tak, no stary, no pijana kobieta to jest najgorzej. Za to faceci z intencją idą na ciebie, tam są tacy, co się chcą oni sprawdzić. Oni chcą krwi, no ale no. Też tak, no. I miałem jakąś taką sytuację z Jaśkiem, byliśmy w fajnym lokalu, żeby nie pomylił, albo Krosno, albo gdzieś i tak patrzysz, że jak zamawiałem sobie, wiesz, herbatę przy tym, to ty mówisz, o, dzisiaj to weekend, o, gościu, ale proszę, cieszymy cię już nie ten. Mówi, nie, spoko, wiesz, ja ten. Mówię, o rany, to jest taki typ. I wchodzę i tylko go szukam wzrokiem od razu, a zasnął. Od razu. Też tak kiedyś miałem. Od razu. Stary, z Rejentem występowałem i chyba mi typ cały czas mi heklował najebany, nie? Mówię, no ciekawe co Rejent, nie? A Rejent miał to szczęście, że typ zasnął. No tak, niektórzy spał, nawet i tak. Co też, kurde, w publicznym miejscu tak się napierdoli, żeby zasnąć po prostu, wiesz, w czaje, no, gdzieś w mrocznym klubie, gdzieś w rogu. No tak, stary, no jesteśmy w Polsce, no to... Co za Rejent. Tutaj problem społeczny jest pewnego rodzaju, no. Jest. To też jest w sumie interesujące, że wiesz, dla mnie dalej to nie jest nic niezwykłego, tam można się napić, bawić się dobrze, przecież ten, tylko ja też liczę ile razy
przecież ja piłem tyle, że kurde, moim podstawowym było dobra, bezpieczeństwo dla siebie. Jedyne co, ostatnio już tak, żeby nie popaść, wiesz, żeby nie rozjuszyć kogoś i tak dalej. A w Polsce dalej od cholery typów, którzy, no słuchaj, niedaleko sytuacja. Tutaj idę do Hydrozagadki i po drodze jest tam nocny na Wileńskiej. I to jest ogólnie dość hardy nocny. No ale tutaj jest jeden stary na Ząbkowskiej, też nie jest lentowy, nie? Stary, ostatnio kupowałem tam jakieś chipsy w nocy czy tam czekoladę i typ rozmawia przy mnie przez telefon, jak mnie obsługuje, wiesz, daje coś, mówi, no kurwa nie wiem co mam powiedzieć, ja pierdolę. Sprzedajesz coś. I on nawet nie odchodzi czy coś, wiesz. Takie... No ale słuchaj, w hierarchii wartości to jednak ta rozmowa musiała być dość wysoko. No, oczywiście, stary, ja nie czułem emocji. Coś na poważnego. Typ stary na Pradze, jak taka pizda za przeproszeniem. I te kinderki poproszę. Tak, aha. A nie ma mniejszych? Bo ja powiem, jak już są jakieś parówki na bazie jajka. Są. Kurwa, słuchaj, co jakiś typ podbił. Ja, dobra, gadamy dalej. No to tam typ, jak szedłem do Hydro, to on nachlany w sufit pod sklepem. I do mnie wyciąga rękę i ma w niej 100 zł. Mówi, kurwa, powiedz mi, kup mi. Pierdolę cię. No mówi, ty frajerze, drze mordę za mną. A ledwo się trzyma na nogach. Ja mówię, ty masz szczęście, że się śpieszę. Naprawdę. A jak idę dalej, tak mówię, to się w jeden sposób skończy. Typ jest zbyt pijany, że mu sprzedali w tym nocnym, który nie jest, ogólnie dość liberalnie podchodzi do wielu praw. Nie jest tak, że mają jakieś wyślubowane standardy trzeźwości. Tam jak umiesz utrzymać w ręku zwykle hajs, to ci sprzedadzą. Czyli coś jest na rzeczy. Albo może miał wypadający banknot. No. Albo miał trochę nadszarpnięty, wiesz. Trochę, wiesz. Ja, możliwe. Ale wiesz, wracałem potem i mówię, no a jak się to skończy? I wracam 2,5 godziny później z Hydro, a on leży z rozmiewaną mordą i bez butów, nie? I pewnie bez stówy też. Bo to jest pierwsza rzecz, co zrobił. Wyciągnął pieniądze na ulicy Wileńskiej, kurde, w piątek o 23. Nie mówię, że to jest złe miejsce, ale ja bym tego nie zrobił, wiesz, pod Luwrem w życiu. A tutaj kolor tak pijany, że stracił podstawową zdolność. To tylko, nie wiem. No, że własne bezpieczeństwo już w ogóle, wiesz. Nie, bo ty jakby przestałeś pić z powodu raczej zdrowotnego, czy to, że po prostu cię to męczyło? Nie, z powodów takich, że to nie było dobre, nie? Że w sensie... tak, no, że za dużo. Może też w tym sensie, że występowanie w klubach, to, że ten alkohol jest strasznie dostępny, tak. Często ci wmawiają ten alkohol, właściciele, wiesz, osoby, które cię kojarzą. Pamiętam, wiesz, raz występ chyba w Stargardzie Szczecińskim, albo Stargardzie, Starogardzie. To... Też tam byliśmy we dwójkę nawet. Tak, we dwójkę. No. Fajna scena, tylko straszni ludzie. Tak, tam chyba strasznie. Ja tam miałem tak różne występy, stary. Ja tam miałem mega występy i miałem mega bomby i po prostu już nie pamiętam, ale z tą chyba miałem chyba bomby. Stary, to było ciężko, oni mieli urodziny jakieś z tyłu i tak. Jezu, jakoś Darni, no jak zaczynałem 100 lat śpiewać, co wiesz, 10-15 minut i ja już tam biegnę i po prostu za ręce ich trzymam. Cichy toast. Cichy toast. Co jest kurwa złym znakiem? Jak to musisz powiedzieć? Cichy toast. Co to jest? Paca? Tak, za marynarza, który umarł na morzu. No, to cichy. Tragedia. Ale tak, no wtedy nie było widać, że będę kiedyś robił krautę. Nie, no ale gdzie tam słońce, wiesz, słońce, światło tak daje, nie widzisz tych ludzi, nie wiesz, widzisz, co się ciężko dzieje. Jest, nie? Weź się szarp z głosami z mroku. To jest nie, tak, to wiesz, jak ci grupa odpowiada, no way. Pijana, o Jezu, to jest mega ciężko, nie? Bo to każdy coś innego krzyczy. To jest tak, że ktoś ci coś powie, stary, tak. I ty chcesz coś odpowiedzieć, a ktoś ci krzyczy coś innego. Tak. A ten trzeci rozchodzony tym, że oni krzyknęli jak fajnie, to on teraz coś krzyczy coś innego. Albo komentarz do tego pierwszego, stary, to jest jakby... Oni poza tym mają między sobą jeszcze połączenia, których ty nie rozumiesz. Tak. I one budują most i taką wspólnotę, której nie jesteś w stanie rozbić. Nie. Więc jeżeli widzicie, dla wszyscy młode stand-uperki i stand-uperzy, jeżeli widzicie grupę pijanych osób, omijać wzrokiem jak fakir węża normalnie, przecież nie, on się na niego patrzy akurat. Nie, nie patrzy się, on robi tam fajką sam. Ale nie patrzysz nawet w tę stronę, tylko po prostu mniej więcej spychać zagrożenie w ich kierunku i tak. Tak, jak najbardziej. Przypomniałem sobie jeszcze o Piotrkowie Trybunalskim, ale to było w roku 2020. Tak? Tak, było też jeszcze, był tu wyproszony. Olbrzymi... To nie tak dużo, myślałem, że więcej. Nie, wcale tego nie ma tak dużo, wiesz.
No, no po prostu, no nie, no nie wiem, to jest sytuacja, która się zdarza raz na 3 miesiące, tak bym powiedział, nie? No tak. No nie jest to też mało, stary, tak, bo jak to jest, tak, to jest to częstotliwość wysoka w sumie, jakby się zastanowić, bo ja w tym roku musiałem, no, dajmy tylko na to raz ekipę wyprosić. No, no na pewno mam więcej tych sytuacji niż komik przeciętny, tak? Tak. Zawyżam średnią. No, jakby... Wiesz, dlaczego o tym mówię? Też mam pewną obawę, jest taki koleżka ze Stanów Zjednoczonych, Steve Hostetter, kojarzysz tego Rzymka? Coś mi mówi. Ten rudy taki. On właśnie zaczął wrzucać nagrania, jak tam rozwala heklerów jeden za drugim, rzeczywiście robi to strasznie sprytnie. I te nagrania w ogóle nic dziwnego, tylko widać, że on w cholerę pisze odpowiedzi na heklerów. Aha, aha. Siedzi taki, wiesz, jakiś taki wściekły i tam jest dobry w to. Tylko że rzeczywiście, jak tak patrzyłem, to tego się zrobiło tak dużo już w pewnym momencie, że chyba ludzie chcieli się z nim sprawdzić. Po prostu, wiesz, typy mówili, ta... Ja cię znam z tego. Zobaczymy. I wiesz, nie pijani, nie jacyś, trzeźwi kolesie przychodzą i chcą mu dojechać, nie? I obawiam się, że czas, żebyś nie popadł też w taką, wiesz, w taką rywalizację, bo wiesz, jeżeli jest opcja jakaś tego, to jakby kontrolować, to dobrze, nie? Ale czy nie myślisz, że to w pewnym momencie może wyjść, wiesz, wypaść z kontroli, że tam się pojawią właśnie typy, które... Wiesz, nie mam pojęcia. Mhm. Nie mam pojęcia. No, no robię coś i ja się tylko domyślam, jakie będą efekty, nie? Mhm. Natomiast powiem ci, że nie ma sytuacji, żeby problemem była jakaś osoba trzeźwa. Fajna robota, swoją drogą. Chciałem... Z trzeźwymi nie ma problemu. Tak, chciałem powiedzieć, faktycznie, nie wiem, jakaś świadoma, ogarnięta, nie wiedziałem, jakiego słowa tutaj użyć. Ale wiesz, no nie ma problemu, nie? Bo wiesz, dla mnie, jeżeli ja kończę występ, zaczynam gadać i ktoś mi coś powie, że... Aha. Że stary, co będzie zabawne i ja nie będę w stanie odpowiedzieć, na się będę śmiał z nim, nie? Tak. W sensie tak. To jest ta konwencja, no stary, rozumiem, no ja nie za każdym razem muszę wygrać, zresztą wiesz, to jest trochę to, że ja trochę mam inne podejście do tych rozmów, tak jak ty mówisz, że to było odpowiedzi na heklerów. Tak. Kurczę, ja się staram nie myśleć o tym, że to są heklerzy, nie? Dlatego tak. Też nazwałem to rozmyślnie Michał Kutek i publiczność, nie? Aha. Że chcę, żeby to były, wiesz, rozmowy, które wynikają po prostu z czegoś fajnego, że ta druga osoba też się dobrze bawi. Aczkolwiek wiem, że były przypadki takie, że byli to heklerzy, tak. których mocno cisnąłem i wiem, że to nie sprawiało przyjemności tej drugiej osobie, aczkolwiek no... No na trzeźwo usłyszeć takie nie. słowa, to jest w ogóle dosyć hardka, trzeba przyznać, bo... No staram się właśnie tak robić, żeby to było okej. Okay. No to jest gdzieś tam zadanie, które sobie stawiam i wydaje mi się, że... Jeśli ktokolwiek słucha i chce się sprawdzić, to nie rób tego. To bo, nie rób tego, bo... stary, i to nie ma znaczenia, co powiedziałeś. Tylko to, że to powie samo wspomnienie, wiesz, co, konsekwencje już są negatywne, one już gdzieś tam poszły, stary. W najlepszym wypadku będzie źle. Tak. Kto sieje wiatr, zbiera burzę? Nie, kurwa, zalew sieje wiatr, tak zbiera burzę. To jest to, co się wydarzy. Nie, bo wiesz, to trzeba też uświadomić ludziom niektórym, że w tym momencie, wiesz, tam proces decyzyjny za tym, jak ktoś ci tam przerwie, to jest, no dobra, albo... Po prostu muszę go rozjechać na nicę, nie? Albo tak. I tu powiedzieć rzeczy, które się zwykle nie mówi nawet. Nawet w obrębie tego kontekstu nikt nie chce słyszeć niektórych z tych rzeczy. Tak się jak, no bo Jezus Maria, Boże tak. Święty, nie? A my to jakby w ramach tego występu powiesz wszystko właściwie. No nie jest też tak, że się będziesz powstrzymywał przed czymś. Oczywiście, że tak. Powiedzieć, bo przykrość zrobisz kogoś. Co cię kurwa interesuje? Stary, no było gdzieś tam w Pile, mi przeszkadzali, też nie wyprosiliśmy ich. Tak. Gdzie gadając z Brudzewskim i z Mieszkiem, on mówi, nie dajmy im szansy, dajmy im szansę. Ja mówię, dobra. No i żałowali, że dali im szansę. No. Tak. Chodzi mi o to, że też mi się wydaje, że środowisko często podchodzi do tego, czy ludzie, że wyproszenie kogoś to jest coś strasznego. No, no taka jest rzeczywistość. Słuchaj, no wiele osób kupuje bilety i to są, kurde, no fajne osoby, stary, które przyszły spędzić po prostu fajny wieczór, ale jest tam też jakaś część, stary, zjebów. I wyproszenie kogoś takiego jest absolutnie nie jest niczym złym. W sensie to są rzeczy, które się gdzieś tam dzieją. To jest, tak się zdarza, że ktoś przychodzi i chce ci popsuć występ. Na szczęście bardzo rzadko, ale no, no to jest to, co się dzieje w naszej pracy, nie? Zgadzasz. To jest tak. I wiesz, trzeba też myśleć o innych, nie? Jakby, że tu są pozostali, ale są stary, okay. No, są ludzie, którzy jakby rozumieją tą konwencję, jesteś trenerem tej konwencji i wiesz, i potem jest obrona, no ale kurde, no przecież gadaliśmy i tak, przecież tak to robisz, przecież ja nie wiedziałem, że przeszkadzam. Ale kurde, serio? Naprawdę nie widzisz różnicy, że ktoś mówi do ciebie, a ktoś nie mówi do ciebie? Tak. Ja stary, ja nie kupuję tego wytłumaczenia. Możliwe, że to jeżeli też... stary, rozmawiam z tobą, jasne, nie będę miał pretensji, że mnie zagiąłeś, czy nie wiedziałem, co powiedzieć, ale jeżeli kurde, lecę z żartami, ludzie się bawią, jakby jest okej, okay. W ogóle nawet nie patrzę na ciebie, nic nie robię i ty mi zaczynasz coś krzyczeć w trakcie, tak. Gdzie jeszcze, stary,
nie ma sytuacji, że ja pierwszy raz zareaguję jakoś agresywnie. Tak. To jest dopiero stare jakieś drugie, trzecie, nawet nie drugie podejrzewam, trzecie, czwarte, kiedy tak. zacznę być agresywny. Nie? No, zasadę trzech trzeba złożyć, że najpierw mówić spoko, nie, potem nie. I on to jest ostatni raz, jak rozmawiamy, tak, już tak, no jest i, niemiło. I ale też... niektórzy nie rozumieją mnie, ja właśnie miałem, kurde, nie policzę sytuacji, gdzie wiesz, ja na przykład schodzę ze sceny, biorę kogoś na bok, odkładam mikrofon i mówię, słuchaj, teraz mówię jako ja. Nie jako tam wiesz, clown. Bardzo mnie irytuje to, co robisz. Przepraszam, mógłbyś przestać, bo już w tym momencie tracę do ciebie cierpliwość. Nie chciałbym, żebyś tego i wiesz, i mówisz, gościu, Jezus Maria, ja jestem przerażony. Ja. Tak. I wtedy siedzisz tak, musisz wyjść z tej roli, po czym wrócić do niej. Masz jakąś tam metodę, żeby wracać potem? Przygotowałeś sobie jakieś na przykład te, takie startery od razu? Nie. Nie bardzo, to ja ci polecam. Ja mam na przykład dwie historie o tym, właśnie jedna jest o tym, jak typ dostał kopa w mordę na występie, co też jest taką, wiesz, subwersyzną, to może się źle skończyć też dla niektórych. Ale jak kopa w mordę? No, byliśmy kiedyś w Szczecinie i tam. Typ dostał kopa w mordę na występie. Znaczy jak? Właściwie no, dostał taką, Jezu, koleś się dostał taką kombinację, bo wystartował, wiesz, nie wiem, że przeszkadzał, nie wiem, że go wyprosili, to jeszcze on potem startował do jakiegoś typa, z którego się nie startuje. I tylko zobaczyłem tego typa i mówię, Boże święty, to jest taka przerażająca osoba. A ty do niej coś, i wiesz, pijany odruch, żeby wystawić twarz do przodu. O Jezu. I ten, ta kombinacja, która tam weszła, najśmieszniejsze, tylko ten taki drobny snippet z tego opowiem, bo ja jeszcze korzystam z tej historii, że z Jaśkiem tam patrzymy tak z końca sali i tak, ty, chodźmy tam coś pomóc, zainterweniować. Tylko widzę, jak ten obrońca, w sumie może, można rzec tego show, kładzie tego heklera, ja mówię, nic, nie podchodzimy do mnie. Co ty gadasz, to było takie przerażające. Jak ten typ się rozkręci, to on to zamorduje wszystkich i dopiero na trzecim lokalu się zatrzyma. Jak go policja postrzeli z działa, to nie tykasz, taki musi przerażający być. Więc dobra, olejmy zresztą ten temat, bo choć to jest ciekawe, że twoim zdaniem będzie wzrastała jakby świadomość tego, jak ta forma wygląda, mówię w ogóle o stand-upie, czy raczej będziemy mieli niczym Morze Bałtyckie kolejne wlewy osób, które kompletnie nie kojarzą, o co chodzi. Wiesz, ja myślę, że będzie wzrastała świadomość, bo świadomość cały czas wzrasta, nie? Mm-hmm. Słuchaj, no w ogóle amerykańskie standardy, wiesz, tam jest dostaniesz jedno, drugie upomnienie, jesteś wypraszany. Tak, nie tak. Ma, nie ma tematu, wiesz, no nie ma czegoś takiego, że ty... Ostatnio występowałem w Nowym Dworze Mazowieckim przedwczoraj chyba, mm-hmm. albo wczoraj. Nie wiem, moje ulubione w ogóle ten. Przedwczoraj. Rejestracja w Polsce. WND. O. Wielka nadzieja dawno. To się wytnie. To się wytnie. Albo nie. Albo nie, też prawda. No. Ale no i wiesz, no i przyszły krótsze osoby spóźnione na koncert, liczby stary 5 i jest Mateusz, menadżer, który wiesz, że ich wpuścić, a w sumie występuje Marlena. I jeszcze to nagrywamy tak. I mówi, słuchajcie, wpuszczam was i musicie przejść w lewo i jakby pod sceną, nie, przejść i tylko, no przejdźcie, zróbcie to możliwie nie wydając, tam są wasze miejsca, wszystko tłumaczy, wiesz. No ja też podchodzę, wiesz, z nimi rozmawiam, mówię, słuchajcie, no jak szeregowiec Ryan, niziutko, wiesz, jesteście za linią wroga, jest okej, okay, nie, to co widzicie na tym filmie, wiesz, tak. Sobie gdzieś tam z nimi żartują, oni no. I potem stary wchodzą, idą w drugą stronę, przechodzą przez barierki, cały czas gadają, śmieją się stary, potem jeszcze usiedli, pierdolą do siebie. No takie, no kurwa, no przecież przed chwilą rozmawialiśmy o tym, no tak. Prosiliśmy was, powiedzieliśmy, że jest nagranie i tak dalej, no nie masz stary... No... Czasami. Ja wiesz co, widziałem to jakby takimi falami też po tym, jak pewne grupy osób coraz większe i tak jakby wiesz, rosła popularność tej formy, to też rosła przekrój tych osób, które się pojawiały, bo kiedyś to oczywiście absolutną normą była ignorancja, jakby nieznajomość tego, ja w pełni to rozumiałem wtedy. No, siedziałeś, tak, to właściwie myśmy tak. Komuś przeszkadzali tak na pewnym tak etapie. Ci, którzy przyszli, to w ogóle byliśmy, traktowaliśmy ich wspaniale. Potem zaś w pewnym momencie pojawiło się tyle osób, że siedzisz tak, kurde, niektórych z nich to ja nie chciałbym bawić między nami. Och. Bo patrzysz, tak, jest taka metoda, którą nie pamiętam kto dokładnie, ale wspomniany, nie wiem czy...
brytyjski komik, którego tam Stuart Lee właśnie go polecał w swojej książce, ale już tam nazwiska nie pomnę. On mówił, że przed występami siadał w toalecie po prostu w jednym z kabin i przysłuchiwał się, kto przychodzi. I jeżeli mu się wyjątkowo nie podobało to, co słuchał, to wyrzucał cały materiał, wszystko od zera i po prostu nie opowiadał coś, co się spodoba tym ludziom, którzy akurat tam spotkał. I mam nadzieję, że to powoli się ruszy. Też krzywdzące, no bo oceniasz ludzi na podstawie jakiejś bardzo krótkiej interakcji, nie? Tak, ale szczerej. Jakby wiesz, no gdzie jak gdzie, ale w kiblu to też jest takie, gdzie bezpieczeństwo jest wysokie, gadasz straszne szaleństwa. No tam tak, bierzesz narkotyki, nie? No, oczywiście. Więc tak, że czujesz się bezpiecznie. Właśnie nie wiem dlaczego, bo to jest bardzo kiepskie miejsce. No, to jest serio. Nie, ogólnie narkotyki też tam. Nie warto. Chodzisz z kolesiami do kibla co 40 minut. Tak. Po co to komu? Tragedia. To jest serio. To, zamiast się cieszysz, tylko patrzysz, gdzie ten kolega uciekł, żeby za 40 minut był, bo już wziąłeś i już jesteś. Tak, wiesz. To się cała rzecz robi. Wieczór się przestał być wspólnym spotkaniem, a kołowaniem, gadką, szmatką. Tylko stary, tylko etapami przeczekania, aż znowu z tym typem pójdę do kibla. Wszystko inne to jest, wiesz, nie? Przecież stary, podeszłaby jakaś dziewczyna 10 na 10 sobie chodzić, żeby do mnie docipiała. Ziomek ma torbę. Weź kobieta w ogóle. Nie, stary, słuchaj, co ona powiedziała. Co ty, ja bijamy żeniony koks gdzieś tutaj z jakimś krępym typem, który nie ma trzech palców. Wygląda jak spaślak z motomyszy z Marsa i kurwa jedną mówiła, ja muszę na to, bo ta już nie działa. Bez kitu, bzdury do rana. Jak pójdę z tym typem do kibla, to zrobimy co mamy, jeszcze trochę tam zostaniemy, żeby sobie powiedzieć, jak się podziwiamy, kurwa, bo to jest, jak się szanujemy, jak się lubimy. Kurwa, najgorszych ludzi się tak spotyka w sumie. O Jezus, stary, spędzasz cały wieczór mówiąc typowi, jak go kurwa lubię, ja cię kurwa lubię, mówiłem dzięki, nie kurwa, nie rozumiesz. Agresywna wspólnota. Agresywna wspólnota, bo cię kurwa naprawdę lubię, szanuję. Tak. Wiem, nie, bo nie rozumiesz. Nie rozumiesz. Już dawno zrozumiał. Kręcenie głową, takie... Siedzi tylko... No, niestety. Jezu. Ostatnio tak i potem... Dwa dni gorszego samopoczucia i już się cieszę, że wyszedłeś, na koniec jeszcze dostajesz informację, że ty masz komuś przelew zrobić. po tych dwóch dniach tego, co przeżyłem, ja bym czekał na jakieś kurde odszkodowanie. Nie? Tutaj, ja marnowałeś mi wieczór, ty chuju. Kurwa, dwa dni myślałem, czy się zabić i jeszcze mam za to zapłacić. O Jezu, co to jest? Stary? Co ty mi dałeś, to się pieni w nosie, ty kurwo. Ale faktycznie, nie, przemyślisz, faktycznie było warto, bo sobie gadałem z tym ziomkiem, którego znam nie wiadomo ile i przez dwie godziny było fajnie. Bardzo. Potem wszystko spadało, nie dało rady tego podtrzymać, ile byśmy nie wcisnęli, to tylko... Tak, to jest kurwa... Bez kitu, tak, to nie działa tak jak na początku. O 9:00, tak. O 9:00 rano jest już lekki kryzys. O dziwo, fabryka nie działa, dopaminy. To ile byś nie wcisnął, stary, to Ale tak jest, takie biby są najstraszniejsze właśnie, ale... To jest o tyle ciekawe, że wiesz, ja na trzeźwo bez alkoholu, to one w ogóle jest przerażający ten... najgorsze jest, jak jest światło. Ja jeszcze będąc pijącym użytkownikiem narkotyków, dawałem radę przy takich, wiesz, większej iluminacji. Nie ma opcji teraz, musi być ciemno. Po prostu te twarze mnie tak przerażają, one są jak z koszmaru. Do tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, ale tam wykrzywiona morda nagle jak się wyłoni, tylko się mówi, wow, okej, no to dobrze. Co chcesz o mnie opowiedzieć? Tylko i słyszysz na uchu, kurwa, nawinięte tam, no to tak. I się łeb trzęsie, ktoś krzyczy, kurwa, pęknięte krwinki w oczach. Bez kitu. Bulik wygryziony od wewnątrz. No, to ten lewy. Klasyka, nie? Ale nie, no, twoim zdaniem to też mnie w ogóle ciekawi jako człowieka też, który trochę też rozumie, jak działają tryby państwowe, obecne te ruchy dotyczące legalizacji marihuany, to przecież to będzie postępowało mniej więcej, powiedzmy, że na naszej kadencji, czy możemy się doczekać. Za naszej kadencji? W sensie no, znaczeniu, wiesz, głupio spać po 50. No. W naszym okresie gotowości. Tak. Obstawiam, że tak. Obstawiam, że tak, nie? No wiesz, kurczę, już te CBD, to już jest... Mata miał taki fajny wers, że wiesz, że
Zioło jest legalne, są bletki w Tesco. Mm-hmm. Nawet mi nie pierdol. Nie, no zawsze były. To też jest tak, że maskoty mogłeś kupić wszędzie, kurde. Człowiek. No to dobra, okej, nie wiem, ale chodzi mi o to, że to też jakby zwraca uwagę na to, że te produkty około stary mm-hmm. marihuaninowe tak. Są tak bardzo dostępne, wiesz, masz te sklepy z CBD, tak. Masz, wiesz, ciasteczka lizaki z CBD, no to też znaczy chyba, że to idzie w tym kierunku po prostu, nie? No wiesz, jest też medyczna marihuana, jest dostępna. Medyczna marihuana, tak. Ostatnio mi stary kolega mówił, że idziesz do apteki, dostajesz 5 gram i jeżeli masz tam jakąś jaskrę, czy coś innego, nawet o co... Nie. Możesz podściemnić trochę tam pomysł. No właśnie, o co znowu też nie jest trudno. I tutaj oczywiście hakowy żart, że tam mam przypadłość braku jarańska. Ale... No, myślę, tak bym stawiał. Znaczy, to jest jedno, ale drugą sprawą jest depenalizacja, a przynajmniej dekryminalizacja posiadania. No tak, no myślę, że to powinno iść w tą stronę. Ja generalnie nie jestem jakimś stary, znaczy co do legalizacji, to mam jakieś, nie wiem, nie jestem jakby jednoznacznie przekonany, ale jakaś depenalizacja, stara dekryminalizacja, sytuacja, że za posiadanie grożą ci 3 lata więzienia, to jest jakiś absurd, stary. Zgadza się. Zresztą to nawet też... nie musisz per se posiadać, ponieważ bycie pod wpływem jest jednocześnie sygnałem, że posiadałeś. I Sąd Najwyższy uznał, że skoro posiadałeś, to możemy cię za to skazać, co jest pojebane. No tak, nie? Znaczy to też pewnie zależy od jakby orzecznictwa aktualnego i to może pewnie być różnie odbierane. Ja swego czasu, stary, na studiach po prostu szukałem jakichś orzeczeń na ten temat, nie? Bo byłem jakby zafascynowany tym tematem. I na przykład było orzeczenie Sądu Najwyższego, że palenie w kółku i wymienianie się jointem jest dzierżeniem, które nie może być utożsamiane z posiadaniem w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, więc coś takiego nie podlega odpowiedzialności tam z artykułu 60, nie wiem, 2.1 pewnie. Była potem wyraźnie poszli w kierunku drugim. Myślę, naprawdę, że tak. Że... To był oczywiście ten... Taki wyjątek od reguły raczej, nie? Nie. Oni w sensie to orzeczenie. To orzeczenie nie działa. Że ono tak, ono było, ale wiesz, no pojawiło się, było. Tak, bo to był krótki okres, nie wiem czy pamiętasz, gdzie był taki motyw, że te mniejsze ilości i tak dalej. Teraz była też aktualizacja ustawy i to niby w gestii prokuratora, ale jednocześnie... No ale to już było jakiś czas temu, to też wiesz, że prokurator może odstąpić, stary, no prokurator może odstąpić, może stary, się no... też w pizdę klasnąć. Słuchaj, no od zawsze było tak, że babcia może mi nie wmuszać jedzenia i kurwa, jak myślisz, jak to o czym na nią gadamy? Zadziałało? O czym mówimy? No ilu lat? Starożytni robią przepis, że ktoś... Babciu, niego nie rozumiesz, że jestem frutarianinem. Już ci tłumaczę, ty stara próchwo, zrozum to wreszcie. Nie jem szynki. O, to ale jest nie do zrobienia. No to dobra, no da. Może być. Nie no, obawiam się, że jest dalej jednak jakiś tam, wiesz, klimat pod tytułem źle trafisz, to masz przejebane, nie? Że, a w szczególności jak nie masz pieniędzy, to już w ogóle jest źle. No. Bo wiesz, się śmiejemy z jakichś tam spraw, że tam czyjś pies zamówił marihuanę, albo tam połapali tam jakiegoś tak. Rzeczywistość jest taka, że jeżeli jesteś, wiesz, no, trochę gorzej sytuowany, to możesz mieć grube nieprzyjemności za to, no, autentyczne. Ale oczywiście, że tak, wiesz, no chociażby jeżeli masz wyrok, nawet powiedzmy warunkowe umorzenie, oczywiście to może już być nieaktualne, powiedzmy, bo może się zmienić stan prawny, ale wątpię, jak mam być szczery, ale to jesteś osobą skazaną, tak? I nie możesz, stary, być taksówkarzem. Zgadza. Nie możesz bo być bo to są tacy moralni, kurwa, zajebiści ludzie. Że w ogóle nie pomalałem w przestępstwach na co dzień. Tak, nie może stary taksówkarzem, wiesz, no to jest jakieś raz z kolegą, wiesz... Zabiliśmy taksówkarza, no. On miał 0,2 na Woodstocku i miał za to sprawę i ja jechałem i go broniłem i to się skończyło wyrokiem warunkowo umarzającym, nie? Zresztą, tak, no warunkowo. Wiesz, pierwszy, ja chciałem uniewinnienie, nie? Jeszcze chciałem to odstąpienie przez prokuratora od ścigania, nie? Mhm. A też jak się prokurator dowiedział, że nie przyznał się zbiegu kurwa do tego i do kradzieży roweru, to powiedział, no to do zobaczenia w sądzie rejonowym w Lesznie. Tak, bez kitu. Tam się wiesz, spotkamy, orły te midy. Prokurator ci powie, wiesz, to samo co na przykład mówi, jak mówisz, że będzie zastosował tymczasowego aresztowania, tak. Nie? No my wniosek składamy, to już jest kwestia sądu. To już jest kwestia sądu, wiesz o co chodzi. Tak samo tutaj, no to już sąd zadecyduje. Aha. I to po chuj jest ten przepis w ogóle, wiesz. Po co to jest człowieku, nie? No przecież ta rozmowa z tymi... Nieważne. W każdym razie i wiesz, i też to napisałem, że to co on miał, no to potencjał odurzający tego był, wiesz, równy dwóm piwom. Mhm. Czy coś takiego, wiesz, że zamierzał sam to w ogóle użyć, że to też ta porcja wskazuje na to, że to było przeznaczone dla jednej osoby, nie?
I sru, no i nic. Nie, nie no jak dypa zawiesz, za wbite lufy potrafią targać tam po sądach i po 3 lata chcą przyklepać coś, tylko kto tam chce. Wiesz, to jest temat, który ja zajmowałem się tak jakbym, tak, siedziałem ja i pozostali wybitni prawnicy, ale kwestia taka, że liczby tu zaczynają wskazywać na to, że to wszystko jest wow, nie? Bo jakby rok do roku jest tyle samo zatrzymanych. Z 22 około 1000 osób oskarżanych o przestępstwa narkotykowe w kierunku posiadania, które się kończy około 6000 skazań, rok do roku. Tak. I tych jest tyle samo przestępstw w sprawie. Tam są wahnięcia rzędu 1500. No to jakim cudem w kraju o 38 milionach obywateli i obywatelek jest 1500 jednego z najpowszechniejszych wykroczeń, jakie są dotyczące, wiesz, substancji psychoaktywnych, jest takie wahanie. To wygląda na pudrowanie liczb po prostu. Wszystko idzie mniej więcej tak samo. I od iluś tam lat, wiesz, jeżeli chciało się po prostu poprawić statystyki, no to dawaj kurwa tego i tu mamy skazańca i tu mamy Pablo Escobara z Łomianek, bo ty powoził na rowerze 19 getów kurwa kiedyś chłopaku. No nic. Ja stary, dla mnie nie wiem, jakaś grzywna, wiesz, w jakiejś tam wysokości. No bo to nie się stary. Stary, no ile jebania, popatrz, ty musiałeś gdzieś pojechać. Oczywiście, i prokurator. Było daleko. Policja musiała się nawywijać, jakieś, wszyscy w sądzie, kurwa garnitur twój kolega musiał ogarnąć, to już wszystko. No idioty się robią, stary, a patrzysz na sędziego, kurwa jego oczy mówią, co robił wczoraj, no stary, no chlał do oporu, nie? I ja pierdolę, co za hipokryzja, stary, nie? Wiesz, o co chodzi. To jest ciekawe, że tam często wszyscy najebani, inną co prawda używką, ale już ta jest akcyzowana. To już jest, wiesz, no przecież alkohol to każdy, no. Narkotyki. Też wiesz, uwielbiam rozróżnienie na alkohol i narkotyki. Mm-hmm. I tym samym mamy już takie bardzo proste rozróżnienie na dobre i złe. Tak. Że już macie gotowe, ludzie, już nie musicie myśleć, co jest dobre, a co złe. Zgadzam. Już jest dla was takie złe. Alkohol jest. Darek był dobry, nie chcę mu tu palić bitu, ale on mówi, że on jest za wesoło reklamowany w Polsce w ogóle. Wyobraź sobie, że jesteś bitym przez pijanego ojca dzieckiem, idziesz do sklepu, a tam wiesz, rajska cytrynowa i panie. Ty nie, nie! Jezus, to napój szatana, tata się zamieni po niego w demony. Bez kitu, no. No ja, wiesz, no jest, masz osoby, które powiedzmy nawet małe ilości marihuany posiadają, ja już nie mówię, że wprowadzają do obrotu i tak dalej, stary, to są przestępcy. Tak. A masz typa, który, nie wiem, produkuje stary wódkę Bols, czy tam jakąś inną w Polsce produkowaną i to jest przedsiębiorca. Tak. Rozumiesz, do tego się zgłasza prokurator, do tego pan Forbes. Nie? Tak. Ja mówię, gdzie sukces. Moment, jakby, super. Dlaczego tak jest. On siedzi na tronie, tam z czaszek zrobiony. Przepitych jak mor. To jest podziw, nie? Tak, w tym roku zwiększyłem. On stary zniszczył życie, wiesz, setkom tysięcy albo tysiącom ludzi. Ten chciał kurwa tylko swoje, co najwyżej. Tak. No jest takie rozróżnienie. Faktycznie, no to jest jedna kwestia, że to trochę też taka oczywiście wniosek, do którego można szybko dojść, tylko że no, hipokryzja polska jest pod tym względem jedna z moich ulubionych. Nie, no olbrzymia, no moje stary ulubiona taka. Takie nieścisłości, to masz za posiadanie do 3 lat więzienia. Tak. 62 ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, masz stary 162 KK za nieudzielenie pomocy osobie w sytuacji zagrożenia życia. Tak, nie? Dlatego ludzie nie robią resuscytacji, bo potem możesz mieć, wiesz. No nie, no musisz przystąpić, nie? No, no ty spierdolisz po prostu. Do stary. Co? Ktoś leżał? Ja nie wiem. Do 3 lat masz. Czyli jeżeli ktoś umiera i ty mówisz wyjebane w to, yeah. To stary polskie państwo uważa, że to jest tak samo złe, jak masz przy sobie skręta. Może dlatego nie podzielasz, bo nie masz skręta w kieszeni. Może tak. Ja miałem taką sytuację, gdzie chciałem jechać, już tam wstakując na protest, ale tak, ty, ja mam 4 piguły w kieszeni, to nie pomogę temu protestowi. No tak. Jak mnie złapią, narkomanii. Ja chcę narkomanii, ja miałem plany potem. Tak, o chuj mam chodzić. To jest w jakimś celu, nie? Co bym siedział na chacie nawet. Tak. A czemu, jakbyście mnie zatrzymali, to wtedy byście wykryli narkomana, a tak to by było zero narkomanii, było wszystko na legalu. Nie no, i moje ulubione oczywiście to jest, wiesz, sprawa, o której głupio tłumaczyć, gadać z punktu widzenia no jakby naszych zestawów gamet, ale dotycząca aborcji w Polsce, gdzie z punktu widzenia prawnego, wyrok ubiegłoroczny, udało się osiągnąć to, że się nikt nie jest zadowolony, ponieważ aborcje dalej są,
Tak. I to więcej niż do tej pory. Tylko rok temu zlikwidowali przesłankę, że jeżeli jest chyba... zagrożenie dla matki z powodu... Okej, wad prenatalnych płodu. Tak. Okay. To znaczy teraz nie można wywołać do końca terminacji tego płodu. Czyli okay. Po prostu mówimy o rzeczach takich już... Właśnie, no, wpisać to w ogóle w prawo, to nie jest łatwe. Ja tutaj... Niektórzy oczywiście się biorą do szybkich sądów, ale faktycznie to są rzeczy dosyć skomplikowane, jeżeli się patrzy od strony biologicznej, a jeśli musisz to przełożyć jeszcze na język ustawy, na język, no to wtedy rzeczywiście możesz być kwiutem, który się chodzi, wiesz, tam kurwa w płaszczyku i za to pobierać 23 tysiące kurwa za konsultację, jeśli umiesz to robić. Mhm. Ale jak jesteś jednym z trzech adwokatów gdańskich, chuj ci w tak, który ma kolegów. I nikomu się nie chciało robić. I on tu, co, kto tam o rolnictwie, co wiesz? I... No ja miałem fakultet prawa rolnego na trzecim roku. Ja mam, to działkę, ja mam działkę. Tak, to ty. To ty o świnie. Ale nie, no klimat jest, że wiesz, że udało się co osiągnąć, że większa jest świadomość co do tego, że można przerwać ciążę poza granicami Polski lub za pomocą środków sprowadzanych spoza Polski, a jednocześnie naraża się na duże nieprzyjemności te osoby, które wiesz, chciały pójść i skorzystać z pomocy państwa polskiego w jakiejkolwiek formie. Po raz kolejny się udało nie zadowolić nikogo, a wkurwić wszystkich. To mi się podoba. Dlaczego o tym mówię? Bo też wiesz, mamy tyle samo lat mniej więcej. Pamiętasz tę rzecz, którą znajduję, że pytam już któryś raz osobę po drugiej stronie tego mikrofonu, że gdzieś ta jakaś taka wiesz, wizja tego kraju, gdzie jednak będziemy rozwijać pewne, dążyć do pewnej równości praw, żeby może rozszerzać te prawa, że jednak jeżeli uznajemy Polskę za demokratyczne państwo prawa, które gwarantuje swoim obywatelom i obywatelkom i mieszkańcom tego kraju podobne prawa, to będziemy je rozszerzać. Przez gdy widzę, że powoli idzie to w kierunku zasysania niektórych praw. Jak myślisz, czy to jest kwestia tego, że myśmy się nie zgłosili do partii politycznej i tych swoich wspaniałych oratorskich zdolności? Nie, na pewno kraj cierpi na tym, że robimy stand-up. I to no, był jako, bo trzeba tego słuchać starej i przez deprywację indziej. I przez akcję, trzeba przyznać. Przez to, co robimy i czego nie robimy. Tak, to fakt. To jest stary, och. Główny powód, ja bym znany. Tak mi się Jerzy mówi. Buzek płacze, kurwa. Mm. Dobrze, że córa chociaż robotę dobrą ma. To. Nie jest tak źle. Nie, ale wiesz, że gdzieś ta... gdzieś kurwa to zaczyna się cofać, nie? Albo mi się zdaje, a przynajmniej nie rozwija się tak, jak było to jakieś prognozy. Czy myślisz, no że na to... pewno, no nie, no to jest zaskoczenie, no zaskoczenie to, co się dzieje. No stary, no ja nie myślałem, że to będzie w tym kierunku, nie? Mhm. Jeszcze parę lat temu. Po prostu, no to jest zaskakujące. No zresztą stary, no to jest to, co się mówi potocznie, nie? Że to jest kurwa ciemnogród, że to jest powrót stary do średniowiecza, no i... Znaczy jak nie, no bo średniowiecze chyba nie miało takich zdolności inwigilacji i tak dalej, tam życie było inne. Okej, okay, no to jest takie, wiesz, niedosłownie co. No tak, mam nadzieję. Jak to się mówi, ta kurwa, ta metafora. Metafora, elegancki. Jak gołębie serca albo głupi chuj. Tak jest. Tak. Dobra, Ola, się pozdro, temat, pan Fiodorczuk. Nie ma co... Nie no, stary, no to jest źle. No. Jest źle, ja nie wiem. Ale no, czekaj, sorry. Tak jak bo... o sądy pytają, no też jest źle. No co? Tak. Strasznie się... Kurwa, idź coś teraz do sądu. To jest sama przyjemność po prostu. Kiedyś to było do dupy, a teraz to się siedzisz i czekasz po prostu. No. No, Jezu, dawno nie miałem takiej sytuacji, że musiałem coś w sądzie załatwiać. Nie no, od razu napierdalać mikrofonem po łbie. Nie będziemy się w żadne sądy bawić. Oczywiście, bo... będziemy się napierdalać mikrofonem po łbie. Elegancko. Znaczy, przepraszam, ja siebie będę. Tak, fajnie jakbym też miał swój. Musiałem skrzyżować. Tak. Dzin, jak w tym. Dobra, nie no, to nie wiem czemu zszedłem na temat nie mówcie nic o polityce, ma być śmiesznie. Czy da radę, myślisz, być śmiesznym bez jakichś tam poglądów? Czy da radę być śmiesznie bez poglądów? Cieszyć wszystkich, bez jakich tam podziałów? Na pewno da radę, tak. Ale czy to takie istotne, stary? W sensie, dobra, niech ktoś się pośmieje, niech ktoś się oburzy, no. Jakby... Wiesz, o co chodzi? No, no. Nie wiem, czy musisz trafiać do wszystkich. Mhm. No, ludzie są różni, co nie? Tak. Że tak sobie tutaj inteligentnie powiem. A jaka jest reakcja na to, myślisz? Czy są reakcje, które są nieprzystające, czy... Ale reakcje czyje? Na coś, jak ktoś w formie komediowej powie. Czy są takie, które się mieszczą w twojej jakby definicji dyskursu publicznego? A czy są takie też, które wykraczają poza nią? Spotkałeś się z takimi? Ale co mówisz, na przykład jeżeli
poruszam jakiś temat, czy tam przedstawiam jakiś swój pogląd i ktoś z publiczności się nie zgadza, jakie potrafią być jego reakcje? Tak, czy coś, no to jeden, ale czy na przykład spotkałeś się, że wiesz, w internecie ktoś cię sekował, już abstrahując od tego, co powiedziałeś. No na przykład miałem coś takiego, że wiesz, że coś tam o PiSie mówiłem, tak trochę drwiłem z tego, że wiesz, że wiesz, wolne sądy oddaliśmy za wolną niedzielę, nie? I to deal, jaki zawarliśmy, i że spoko, nie? No i ktoś tam, wiesz, mi komentował, że takie bzdury wygaduje, coś tam, no były jakieś takie rzeczy. Też tam na przykład mówiłem o gdzieś tam o tym równouprawnieniu, wiesz, że tej homofobii troszkę nie do końca rozumiem, że tak nie powinno być. No i ktoś mnie też tak, wiesz, nie, że wiesz, że mhm. Ale... Że nie ma, no tak, tak, ktoś mnie tam, wiesz, gdzieś tam wyzywał, nie? Jasne. Najbardziej to stary mnie ludzie jak... właśnie rok temu były te tutaj protesty związane z tym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego i gdzieś tam poszły stare informacje, że jakiś kościół został, wiesz, uszkodzony w jakiś sposób, tak. Nie? I że to jest Wieżyczka tragedia, złamała, że tak. I nagle zmienił się dyskurs, nie? Że już och, to nie jest tak istotne jak to, że ktoś kościół popsuł, wiesz o co chodzi, nie? Tak. I ja napisałem post, że wiesz, że jesteśmy w sytuacji, kiedy są gwałcone podstawowe prawa człowieka, a jednak znajdują się ludzie, którzy bardziej się troszczą o budynki, nie? No i że jaki tak. System wartości, jakby budynek stawia na człowieka i że ciekawi mnie, czy ktoś 11 września 2011 pierwszego roku mówił, kurwa, wszystko okej, okay, ale tych wieży szkoda, nie? Pewnie tak, szczerze mówiąc. Pewnie ktoś się taki znalazł. Tak, poważnie pewno. Autystyczny dżentelmen, który tak, tak. O nie, o nie, o nie. Nie chcę tu się nabijać oczywiście, ale i chodzi o inne spojrzenie. Stary, jak ludzie zaczęli... No jednak, to i... Zaczęli bardzo mocno mnie atakować, że ja nie rozumiem. Mój ulubiony komentarz to jest, kościół to nie budynek, to wspólnota. No tak, no ale wspólnota nikt się nie popsuł, tak? Chodzi tak. O witraże, co ty pierdolisz, o szkło chodzi. To kolorowe, tak? To o tym mówimy. Czy o czym mówimy? Czy Trójcy tak, Świętej kogoś trzeba, usunęli? Nie tak łatwo, bo to trzeba Indianom zabrać z powrotem, co żeśmy dali dawno temu, my. To kolorowe szkło, no za to przehandlowali Manhattan. Więc... Nie, no fajnie jakby w ramach psucia kościoła ktoś zgubił klucz do piwnicy, w której ruchali tych ministrantów. I stoi tam, co to kurwa jest? Dawałem klucz, z takim specjalnym zawieszką była. Z takim zyndzem. Z takim zyndzem, Lego. I było tam oświadczenie Lego i tak, nie chcemy być częścią tego sporu, rozumiemy obie strony. Nie no. Też miałem jak coś na przykład o marihuanie mówiłem, takiego, że wiesz, że jest... mniej szkodliwa niż alkohol, właśnie przyzwalam na alkohol. No i też były jakieś takie komentarze, że wiesz, że się nie znam, że to jest problem i tak dalej. Chociaż w większości było takich raczej przychylnych, nie? Tak. No. A czy sądzisz, że w Polsce w ogóle jest jakaś forma cenzury? Jakiejkolwiek? Kurde, stary, no nie wiem, no próbowaliśmy robić rzeczy z telewizją. No przecież to jest... Jezu, to powiedzmy. Jest, Jezu, to jest jakaś tragedia. To... Tak, ale to występowanie w telewizji nie jest prawem do wypowiedzi. Jako takie, prawda? No, nie mogę uznać, że jak nie mam mnie w telewizji, to moje prawo do wypowiedzi zostało ograniczone. Tak, rozumiem, o co ci chodzi, że w sensie to jest zupełnie... Mówię o rzeczywistej. Jeżeli ktoś coś robi, no to ma jakieś tam prawo w zamian za wynagrodzenie oczekiwać. Jasne. Takiego, jest, a nie innego działania. Słuchaj, to jest nadawca i on jakby ma swoją antenę i to... On... To są umowy. Słyszałem, że jedna umowa była podarta zresztą. No zdarzyło się. Tacy, którzy nie kojarzą, to polecam. After Dark możemy nagrać jeszcze kurwa o kilku realizacjach, bo wspaniali ludzie tam stoją zawsze, kurwa. Tak, zdarzyło mi się wyjść w trakcie, bo nie chciałem do występu stand-upowego nagrać stary przebitki jak z Mam Talent, czy jakieś. Michał rzucił prawo, żeby odwiesił togę, zobaczymy, czy poradzi sobie z tą rozprawą. Ja co, nie wiedziałem, że to można przegrać. Co wy kurwa na mnie układacie teraz jakieś dodatkowe obciążenie z kurwa. Ja się ty, no faktycznie. Zgodziłem na występ 8 minut, a oni za mnie kurwa nie. Pajaca i wiesz moje backstory jakieś, że o, rzucił adwokaturę, co teraz w życiu tego chłopca zagubionego, wypierdam. Ja, fajnie, ale stary fajnie jakbyś fałszywą dał jeszcze i tak mówisz, że wiesz, na co dzień jest przelażem. Albo przerażę może w tą stronę. Kardiochirurgiem by uwierzyli, kurwa. I tu siedzę. Bo nie ma nic. W kardiochirurgii ostatnio lipa, wiesz. Nie ma, posłucha w chuj. Nie da rady grosza zarobić. Ziobro się dopierdolił. Nie można handlować sercami rosyjskich sierot.
Nie no, to jest faktycznie. Nie, wiesz co, no bo rzeczywiście ja wiem, że też śledzisz tam zachodni rynek komediowy, on ma pewne swoje problemy, ale chyba czasami jest jakiś taki niezdrowy zwyczaj, żeby przenosić włącznie z całym zestawem, paradygmatem i zestawem problemów bezpośrednio, no bo na zachodzie, no tak, no, ale nie jesteśmy na zachodzie, tutaj jakby zagrożenia są trochę inne. Zresztą w kodeksie karnym jest przepis, który dotyczy mojego ulubionego, to jest 182, tak? Dotyczący obrazy uczuć religijnych, który jest wybitny. Jak się zastanowisz chwilę, że mamy, ktoś tam musiał wykonać, wiesz, salto na chuja pod tytułem, no czy, jakie to rodzaj uczuć jest chroniony kodeksowo? No, no i wiesz, no fajnie jakby były przepisy, które też chronią obrazy innych uczuć, tak. Nie? Religijnych, głodu, uczucie zazdrości, tak. Stare, uczucie lęku, to, tak. To czemu kodeks karny tym się nie zajmuje, nie? Uczucie miłości, stary. Zdecydowanie, tak. Bo jak się zastanowię, to w sumie jest to jeden z dziwniejszych wpisów i tak skomplikowanym wpis. No i zresztą służy głównie do promocji chujowych płyt metalowych. Tak. Zresztą moje jest wykroczenie, stary, złośliwe nękanie, uporczywe tak. Nękanie. Uporczywe nękanie. Złośliwe nękanie, coś takiego. Pewnie jak ktoś kogoś nęka, tak nieuporczywie. Co jakiś czas, wiesz, nie? Ale podoba mi się, że... Po nękaniu mówi, to kiedy następny raz, żeby ci nie, wiesz, nie wejść w paradę za bardzo. Fajnie, z szacunkiem dla kalendarza, ale brak szacunku dla dnia. Za miesiąc może być? Tak, dobra. Ale no i złośliwość, stary, w ogóle stypizowana, nie? Złośliwość, jakie znamienie czynu zabronionego. To jest tak. Coś genialne, nie? To stary, jakby na Tindera się prokurator przeszedł. Te wszystkie opisy, wie, złośliwa, prawdziwa jędza. Och, nie pisz tego. Odsądzią. Jaki sąd? Topić od razu. Jak wypływa, to czarownica. Tak. Faktycznie. No, dobra, słuchaj, nie będziemy pierdolić wzór po nocy. W sumie tak, no, na sam koniec oczywiście zwyczaj dobry, żeby, zresztą widzę, że tutaj puchnie powoli biblioteczka. Czekaj, inni ludzie widzę stąd chyba, Masłowski. Tak, no, stary. Charakterystyczny format. Tak, chciałem to przeczytać i ty powiedziałeś, że to jest jakieś słabe i odpuściłem. No ja miałem słabe, jest dosyć fajny wyczyn formalny, ona jest okay. Całości rymowana, ten poemat. No, głupio jakby nie był, ale jest to, wiesz, trudne, no, jakby no, nie jest to łatwo włożyć coś takiego i dzięki temu jeszcze mniej cenię tą treść. Ale no i jak wiesz, pan Tadeusz, nie, tak z czasem się tak, okej, czaj, ale pokój. Tak, już kogoś pokazałeś, co potrafisz. Get to it, jak to... What? Stary, powiedz, o co ci chodzi. Co się wozi? Wozi się, no wozi się, wyraźnie wozi się wozi. Pani jakby były takie reakcje. Co ty kurwa, co ty styli, co tam? Bez kitu. No słag, no. No na, wziął kurwa szeroko. Nie, ale jakbyś jakąś lekturę był w stanie polecić, może jest, nie muszą być z obecnych, wiesz, coś z dawniejszych nawet. Do mikrofonu tylko. Ten jeden akurat. Ja, kurczę, ostatnio nie czytam w ogóle jakby powieści. Aha. Nie? Zacząłem czytać, stary, Twoja twarz jutro. O. Jakieś kolejne podejście do tego miałem, ale to drugiej części. Bo to jest o zaroście? Tak. Ale to czytałem pierwszą część i to zrobiło na mnie duże wrażenie. Tam, nie wiem, gorączka, kurde, ognisko, włócznia, nie wiem, ale Twoja twarz jutro. I stary, książka, którą ostatnio czytałem, a mi się spodobała. No. To Prawy umysł. Dlaczego jakby dobrzy ludzie się nie zgadzają, nie? I tam okay. Jest trochę jakby wytłumaczony nawet proces podejmowania decyzji, w jaki sposób się dzieje tak, że ktoś coś uważa. I właściwie cała ta książka to jest, kurwa, nie wiem, czy powinien mówić, ale trochę taki przekaz, że jakby nie myślisz tego, co uważasz, tylko tego, co czujesz i zaczynasz uważać tak, jak czujesz, dlatego uważasz. Że dysonans poznawczy nas bardziej definiuje, niż my chcielibyśmy powiedzieć, że jeżeli coś nie pasuje nam do emocji, to znajdziemy uzasadnieniu racjonalne. Tak, że najpierw... No jest krytyka racjonalnego umysłu dosyć mocna teraz, nie? No to jest jeden z takich, że wiesz, niektórzy nawet mówią o takim biologicznym determinizmie gdzieś tam wdrukowanym w nas, że to nam się wydaje, że my tak naprawdę podejmujemy decyzje, ale podczas
pewien ster jest w rękach jakichś, wiesz, hormonów, żołądka tego dnia, feromonów. Kurwa, jestem super niezgodny, pewnie niezdolny do dyskusji na ten temat, ale jestem mega zdolny do zgodzenia się z tym. Dlatego, wiesz, ale jakbyś przeczytał tą książkę przed obroną tego dzieciaka, co wystawiono, słuchajcie. Ja tu przeczytałem taką książkę i on tak, po prostu... Ale ten dzieciak mnie stary mecenas wysłał, bo tam było 6 oskarżonych, co tak, nie? I właściwie był jego ojciec i był ten dzieciak. I to były takie 2 osoby najważniejsze w tej sprawie. To była duża sprawa, nie? I mnie wysłał na mowę końcową na pierwszą aplikację. Na zasadzie... Tak, stary, on się nie pierdolił, on mnie wysyłał. Stary, on mnie wysyłał, na przykład był typ, który był świadkiem koronny, co nie? Tak, tak. I on mnie... Podaj tu imię, nazwisko, jakbyś mówił. Tak. Tak, i on mnie wysyłał, żebym ja stary z nim gadał, gdzie ma kogo wymiksowywać i gdzie ma kogo, wiesz, nie? W wieku lat stary 25, nie? A tam jeszcze, wiesz, ja miałem ważniejsze rzeczy, stary, ja miałem 3 minuty do zrobienia w hybrydach, nie? A tu Kolo, wiesz, siedzi i tam, no jak trzymasz komuś, kurwa, przy kabanie, to go... Dobra, powiem, ja mam wiedzieć o tym świecie, po co mi tam jest, co I stary, było tak, że była ta mowa końcowa, co nie? No ja byłem gotowy, żeby jakby to zrobić i tak dalej. To byli sami mecenasie ze stażem, wiesz, tak, naprawdę jakby solidnym, nie? I przychodzimy do mnie i ta sama sędzia, wiesz, tak się, nie wiem, po prostu coś nie pasowało, że zaczęła tak na tego chłopaka w tym i mówi, mecenasie, jak mecenas chce, to możemy poczekać, aż mecenas, tutaj imię i nazwisko tego, dla którego pracowałem, będzie tak, żeby termin pasował, co nie? I ja tak się, wiesz, zatrzymałem, bo w ogóle nie spodziewałem się tego pytania, nie? Chciałem tak powiedzieć, że nie, idziemy, nie? Ale ten młody chłopak, którego broniłem, wiesz, się do mnie obrócił i powiedział, nie, poczekaj. A ja wtedy powiedziałem, no to poczekaj. No, wszedłem taki zgaszony. Mój klient pierdol. To by było gangsterski ruch po prostu. Tak, to było takie, no. Zamknij bord. To była stary zapowiedź takiego właśnie, wiesz, obrzucenia przy występowaniu publicznym, z którym potem przyszło mi się mierzyć na innych zasadach. Jakby wielokrotnie, nie? Jak się zastanowisz, ten typ wyciął pismo nosem, tak jakby, kurwa. Bez kitu, nie? To jest jakiś stand-up. Poczekajmy na tego, na tego drugiego. Poczekajmy na tego i drugiego. I to przed wami. Bez kitu. Słuchaj, dzięki serdeczne za rozmowę. Dziękuję również. To było, moi drodzy, nieporozumienie, moim gościem.